Szanowni Państwo, jest 10:02. Zatem otwieram obrady 54. sesji Rady Gminy Świeszyno. Chciałbym serdecznie przywitać na naszych dzisiejszych obradach wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Koszyńskiego, Henryka Lubiatę, wójta gminy Świeszyna Edwin Korczak, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Bielica, Rady Gminy, pana skarbnika Remigiusza Szymańskiego, sołtysów, dyrektora Multimedialnego Ośrodka Kultury ERW, Biblioteka Publiczna Świeszyna, Beatę Staszak, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marii Montarek, dyrektora Zespołu Oświaty Samorządowej w Celem Zobnia, pana reprezentującego radcę prawnego, pana Marcina Czajkowskiego. I witamy pozostałych gości, o których za chwilę będziemy mówić. Drodzy Państwo, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie na 54. sesji Rady Gminy Świeszyna. I przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszego porządku obrad. Podsumowanie 10-letniej działalności Fundacji Stypendia Świeszyńskiej. Drodzy Państwo, ponad 10 lat temu, w marcu 2008 roku, aktem notarialnym zostało złożone oświadczenie o ustanowieniu fundacji. Wśród osób było 25 osób, które były założycielami tej fundacji. To byli radni, ale również mieszkańcy naszej gminy. I drodzy Państwo, chcielibyśmy dzisiaj, po tych 10 latach, uhonorować te osoby, które działają od początku, czy przez ten cały czas w tej fundacji. Ja tylko przypomnę Państwu, albo powiem, poinformuję Państwa, że w latach 2009-2017 przyznano 327 stypendiów na łączną kwotę ponad 141 tysięcy złotych. Przychody ogólnie za lata 2008-2017 wyniosły ponad 153 tysiące złotych. I to były środki z 1%, środki od radnych, sołtysów, wójta, osób fizycznych. Stan środków też tutaj już pozwolę sobie powiedzieć. Na dzień 3 września 2018 roku wyniósł 13 442 zł. Zaproszę do siebie pana wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Koszańskiego, pana Henryka Kujawy. Witam Państwa. Chciałem jedną rzecz powiedzieć. Tego typu działania, które tutaj jestem dumny przede wszystkim od tego zacznę, że taka fundacja działa na terenie gminy, w której mieszkam. Wczoraj próbowałem w internecie znaleźć porównywalne fundacje, być może, że w innych gminach też działają. Nie udało mi się znaleźć, powiem, działają fundacje ogólnokrajowe, w szerszej skali. Tego typu fundacji nie znalazłem. Także w województwie zachodniopomorskim również. Jest to element, myślę, w skali województwa i kraju, że przez 10 lat garstka ludzi, którzy mieli 10 lat temu, pomyśleli, że warto wspierać zwłaszcza młodych ludzi, którzy z różnych powodów, jedni z powodów materialnych, życiowych, nie mogą, liczą na jakąś pomoc, a główny cel to jest taki, że młodzież, która jest zdolna, która przejawia różnego rodzaju talenty i chce kształcić się, chce rozwijać się, a nie zawsze sytuacja materialna pozwala na to, fundacja, celem fundacji właśnie jest wspieranie tego typu działań. I jest to bardzo szlachetny cel, jeszcze raz podkreślę, jestem dumny z tego, że właśnie w naszej gminie tacy ludzie są, poświęcają swój czas, chcą, szukają tych młodych ludzi, docierają i oferują im pomoc. Również przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają tę fundację. Jest rzesza ludzi, którzy swoimi datkami
bardzo dużo ludzi, którzy przeznaczają 1% swojego podatku na ten cel. I tu również bardzo chciałbym serdecznie tym wszystkim często bezimiennym osobom podziękować. Mając na uwadze Rada Powiatu, mając na uwadze działalność tej fundacji i efekty, Rada Powiatu przyznała medal za zasługi dla powiatu korzeniowskiego właśnie Fundacji Świerszyńskie Stypendium. I chciałbym poprosić teraz... Zaproszę właśnie z składu rządu fundacji. Przewodniczącego Rady Fundacji pana Józefa Rutkowskiego. Zapraszamy tutaj. Zapraszam przez scenę. Wiceprezes Zofii Kuczko i panią wiceprezes Marię Jąbarę. Zapraszam. Chyba na ręce prezesa, chyba na ten medal przekazać. Panie prezes. Brakuje mi rąk. Panie prezes, jest pani dobra, jeśli tak od samego początku. W składzie zarządu fundacji jeszcze jest skarbnik pani Dorota Siedlecka. To jest cały zarząd fundacji. Pozwolę sobie odczytać akt przyznania. Rada Powiatu Koszalińskiego w uznaniu zasług dla powiatu przyznaje Fundacji Stypendia Świerszyńskie medal za zasługi dla powiatu koszalińskiego. Ja też pozwolę zaprosić tutaj do siebie osoby, które wchodzą w skład kapituły stypendialnej. Pozwolę przeczytać sobie cały skład, nie wszystkie osoby są tutaj obecne. Marta Bartos, Małgorzata Bednacka, Cezary Czempo, Maria Gontarek, Małgorzata Korus, ksiądz Bogdan Wilczyński, ksiądz Krzysztof Kantowski, Jacek Marcinkowski, Dorota Nitka, zapraszam serdecznie, Joanna Rymplewicz, zapraszam. Małgorzata Serowska-Pniuszek. To jest skład kapituły stypendialnej. Przepraszam też panie właśnie. I jeszcze chciałbym panu członkom kapituły wręczyć takie wydanie powiatu. Są to zabytki sakralne powiatu żarowickiego. Takie na pamiątkę uznane zasług. Będę odczytywał przez przekazywa pani Zofia Truszkowska. Pan Jacek Marcinkowski, pozwolę sobie. Pani Dorota Nitka. Bardzo gratuluję wszystkim Państwu i myślę, że tutaj ktoś z Państwa chciałby dwa słowa na tę fundację. Przewodniczący.
Drodzy Państwo, ja chciałbym zwrócić też na konferencję zarządu gratulacje w imieniu Rady Gminy Cieszyno. Serdecznie gratuluję jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Fundacji Stypendia Śmieszyńskiej. I dziękuję za docenianie działalności pozaszkolnej, dostrzeganie osiągnięć w nauce oraz za pomoc w szczególnie trudnej sytuacji materialnej uczniów i studentów z gminy Świeszyno. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójt, Panie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, wszyscy zgromadzeni. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze zaproszenie w imieniu całej Rady Fundacji, Zarządu Kapituły, za to upamiętnienie i podziękowania przed chwilą wręczone. Proszę Pana Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu o przekazanie podziękowań również dla Pana Starosty, Radni, Przewodniczącego Rady Powiatu w Kozawinie. Dzisiaj jest sesja Rady Powiatu również, także będzie ku temu okazja. Wszystko, co miało być powiedziane rokrocznie, było mówione tutaj na sesji Rady Gminy. Dzisiaj zostało powiedziane, także my się nie będziemy już może rozwodzić. Wszyscy znają fundację, większość nie działa. Za to serdeczne dzięki, ja nadmienię tylko, że 10 lat temu zupełnie inna była sytuacja, jeżeli chodzi o trzeci filar, organizacje pozarządowe. 1% to było coś wtedy egzotycznego. I mimo wszystko radni, sołtysi, wójtowie wszystkich kadencji, które do tej pory działali i wspierali tą fundację, za to szczególne serdeczne w tym momencie składam podziękowania. To jest taki swoisty element, bo rzeczywiście w skali kraju taka fundacja w takim zakresie i na takich zasadach raczej nie funkcjonuje. Nie przeglądałem działalność różnych fundacji takiej oryginalnej jak nasza nie ma. Ja w tym momencie chciałbym jeszcze raz serdecznie wszystkim podziękować za wsparcie, za uznanie w imieniu całej Fundacji Stypendia Śmieszyńskie. Natomiast tym, którzy będą zasiadali w następnej kadencji, niezależnie od tego, czy to będzie organ uchwałodawczy, wykonawczy, czy organ pomocniczy, jak to są sołtysi, to życzę, aby swoją działalność opierali na zapewnieniu faktu, że można tutaj dzielić się, a raczej działali ponad podziałami, bez jakichś takich interesików dla dobra całej społeczności. To by było fajne i tego oczekujemy i tego serdecznie wszystkim Państwu życzymy. Dziękuję za uwagę wszystkiego. Przechodzimy do punktu 4. Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad. Drodzy Państwo, otrzymali Państwo porządek obrad. Przed sesją otrzymaliśmy jedną uchwałę, którą może teraz Pan Wójt opowiedział o tej uchwale, o tym, dlaczego tak wprowadzamy i dlaczego będzie ona. Powiem, że nie wiem, dlaczego tak się zadziało. Uchwała trafiła, projekt uchwały, jeśli chodzi o regulamin, trafił w czerwcu. Komisja Rozwoju Infrastruktury zaopiniowała
ten regulamin 21 czerwca bieżącego roku. I tak się zadziało, że termin maksymalny był do 12 sierpnia 2018 roku. Rada winna podjąć i przekazać do Polski. To nie jest dwójka uchwała, tylko Rady Gminy. Dwa miesiące Rada Gminy miała na podjęcie tej uchwały. Do 12 września opinia powinna być dostarczona do nas, opinia Wypolskiej. Zatem dzisiaj ta uchwała musi być uchwalona, ponieważ jesteśmy w terminie. Ja już nie będę tutaj obarczała, nie będę się uzewnętrzniała, kto za nimi nie ma sprawy, dzisiaj musimy tę uchwałę podjąć celem uzyskania opinii z Wypolskiej, bo jesteśmy po prostu Za późno. Myślę, że to zostanie dzisiaj uchwalone. To chciałam powiedzieć, bo tutaj się usprawiedliwiłam, gdybym musiała wyjść wcześniej w sesji. Więc panie przewodniczący, bardzo dziękuję i proszę głosować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z tym właśnie, że trzeba wcześniej zrobić dużo rady, proponuję umieszczenie tej uchwały jako pierwszej w kolejności. Wszystkie kolejne uchwały zostaną przesunięte o jeden numer w dół. Jeśli chodzi o pozostałe punkty w porządku obrad, to jeśli Państwo nie wnoszą żadnych uwag, czy wnoszą Państwo uwagi? Nie, dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo nie wnoszą uwag żadnych, w związku z tym porządek będzie wyglądał tak, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Jeśli można sobie zasugerować, proszę o włączenie mikrofonu. Uchwał mamy na dzisiejszą sesję dość dużo. Nie lepiej by było dopisać tą uchwałę do punktu 13a, czyli punkt 13 rozpatrzenie projektu uchwał i podjęcie uchwał i 13a tak wprowadzona uchwała i pozostała numeracja zostałaby bez nadzieję. Tak, to nadamy. Ale proszę Państwa, Pan nie ma znaczenia, tylko oczywiście może być technicznie to i tak rozwiązane. Wtedy po prostu podpunkty nam się nie zmienią. Numeracje uchwał i tak zostaną zmienione zgodnie z, tak jak wspomniałem, pierwsza będzie uchwała, którą przed chwilą którą wprowadzimy i kolejne wszystkie będą o jeden przesunięte w dół. Czy zgadzamy się na takie rozwiązanie i czy, drodzy Państwo, wpisujemy to jako 13a uchwała numer 4054 przez 307 przez 18 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świeszyno. To będzie podpunkt 13a. Kolejne będą szły już według numeracji 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Czy jesteśmy za taką zmianą porządku obrad? Kto jest za? Nie, bo nie wiem, dlaczego nie możemy dopisać tylko ostatnią procedować na prawie, a robić zamieszanie, nie wiem dlaczego zmieniać i przedstawiać. Chyba nie chodzi o tą godzinę 4, żeby ta uchwała to wcześniej nie powinna. Chcieliśmy, żeby... Na chcieliśmy, żeby tak jak Pani Wójt prosiła o to, że wcześniej wychodzi i chcieliśmy to jako pierwszą procedować, bo Pani tak prosiła, ale jeśli w tej chwili Pani wytłumaczyła jakby te kwestie dotyczące tej uchwały, czyli no, pytanie, czy jest potrzeba w tej chwili właśnie tak ustawianej na tej uchwały? Proszę bardzo. Ja prosiłam, ponieważ ta uchwała jest na końcu, może nie o procedowanie, tylko celem omówienia, że ona jest bardzo niezbędna, jak tutaj Rada ustala przewodniczący, przewodniczący obrad, jeśli to ma być 13a i na końcu. Nie mam problemu, chciałam wyjaśnić, że jest to bardzo potrzebne, ponieważ dowody z posiedzenia komisji był z 21 czerwca, a nic się nie zadziało, żeby nie było pytań, dlaczego tak się stało, to nie jest uchwała wójta, tylko uchwała Rady Gminy, tak? To chciałam celem wyjaśnienia, a może to przejść rzeczywiście po ostatnich punktach, jak tutaj pan wiceprzewodniczący, żeby numeracji nie psuć, tak? Dziękuję bardzo. To jest uchwała prawie procedowana przez Radę Gminy, natomiast wnoszona przez Wójta Gminy. My jako Rady nie wnosimy tej uchwały do procedowania. Drodzy Państwo, w związku z tym troszeczkę zamieszanie się nam zrobiło, ale dobrze, zreasumujmy to wszystko.
Czy w związku z tym dla rzeczywiście kompletnego uporządkowania wprowadźmy ją jako 17 w porządku obrad dzisiejszej sesji. Czyli to będzie uchwała po prostu 54/323/18 w sprawie, tak jak w tytule uchwały. I wtedy to nam odwiąże wszystko, nie będziemy musieli zmieniać numeracji uchwał, nie będziemy musieli zmieniać, dopisywać AD, ani innych liter. Proszę Państwa, w związku z tym procedujemy i głosujemy nad taką zmianą. Jeszcze raz wspomnę, pozostały porządek obrad pozostaje bez zmian. Kto jest za zmianą, o której przed chwilą powiedziałem? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. 15 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. W związku z tym przyjęliśmy porządek obrad ze zmianą w postaci punktu od punktu 17 w punkcie 13. W postaci uchwały nr 54/323/18 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świeszyna. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5 dzisiejszych obrad. Przyjęcie protokołów z 51, 52 i 53 sesji Rady Gminy. Do dnia dzisiejszego, do chwili obecnej nie otrzymałem żadnych uwag co do tych protokołów. Czy ktoś w tym momencie, w tej chwili chciałby zabrać głos w sprawie tych protokołów? Dziękuję bardzo. W związku z tym protokoły z tych trzech poprzednich sesji 51, 52 i 53 zostały przyjęte. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 6. Informacja przewodniczącego o pracach Rady w okresie między sesjami. Drodzy Państwo, podpisanie i przekazanie do realizacji uchwał z 51, 2 oraz 53 sesji Rady Gminy. Przygotowanie materiałów na sesję w miesiącu wrześniu. Przygotowanie pisma do przewodniczących komisji o wydanie opinii o projektach uchwał wniesionych pod obrady 54 sesji Rady Gminy. Udział w 25 Krajowych Dniach i Dniach w Koninie. Udział w dożynkach gminnych w Niedalinie. Udział w dożynkach powiatowych w Polanowie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa uwagi, pytania? Dziękuję bardzo. W związku z tym punkt 6 uważam za wyczerpany. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie wójta z działania w okresie między sesjami. Stosowny dokument znajduje się w naszych materiałach na dzisiejszą sesję. Ja tylko chciałbym dopytać w trzech, w zasadzie w czterech punktach, jeżeli mogę. Jeśli chodzi o referat do spraw inwestycji i rozwoju gminy, zamówienia publiczne, umowy. W dniu 18 czerwca 2018 roku podpisano umowę na kompletne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.6 zgodnie z regulaminem konkursu zamkniętego. I tu jest taki dosyć długi numer RPZ i tak dalej. Czego dotyczy to dofinansowanie, jeżeli mogę powiedzieć? To jest strona 5 sprawozdania Pani. W referacie do spraw inwestycji i rozwoju, zamówienia publiczne, umowy. I punkt pierwszy. W dniu 18 czerwca 2018 podpisano umowę na kompletne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Jakiego projektu? W ramach działania 6.6. Powiem szczerze, że projektów było bardzo, bardzo wiele. Otrzymaliśmy już informację, że jesteśmy na liście Gminowej Gminy Wojewódzkiej Pomocy i Oczyszczalnie i Oświetlice. Są na lata 2019-2021. Jutro podpisuję umowę z marszałkiem na Bieskową, na Świetlicę, na Muszę Koncertową, na zagospodarowanie placu w Chałupach.
Jest tych wniosków bardzo duże, które pozytywnie czytamy jeszcze z Ministerstwa Sportu, więc te wszystkie procedury, które są tutaj zawarte, te wnioski były wysyłane. Wysłaliśmy na dwie drogi w Konikowie i w Chałupach, również wnioski o dofinansowanie. I czekamy na Dunowo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko powiem Panie Przewodniczący, proszę Państwa, że to jest tak ogólnikowo do zarządzenia. Te zarządzenia są sukcesywnie podpisywane i są na stronie internetowej, więc można się bardziej wczytać. Jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pani mówi, to nie zarządzenie i to akurat tego dokumentu nie ma na stronach internetowych. Także dlatego dopytujemy, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy i co będziemy robić. Natomiast punkt 5 mówi, że w dniu 18 lipca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pod nazwą budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w miejscowości Szczekęcino. Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na wykonanie zbiorników gromadząco-rozsączących dla terenu boisk sportowych w Szczekęcinie gmina Świeszyno. I teraz pytanie, bo... Kto ma niestety tamten mikrofon nie działa, został źle podłączony, więc korzystam z takiego samego mikrofonu jak wy, drodzy Państwo. Dlatego troszeczkę się walczymy o ten głos. Drodzy Państwo, Pani mówi, proszę. W związku z tym, proszę Państwa, że zbieraliśmy pieniądze, ponieważ kwota przedziału przekraczała nasze możliwości finansowe i 4 miliony do urzędu marszałkowskiego zostały wykupione. Została nam jeszcze z drugiego ta część rekreacyjna z PROW-u. PROW nam przedłużył termin, ponieważ z konkursu nie ma przedłużania terminu, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby robić następne przetargi. Tutaj z tych pieniążków, które PROW nam proponuje i przedłużenie, jest zgoda na przedłużenie terminu wykonania zadania. W związku z tym na poprzednich sesjach również mówiliśmy o tym, że negocjacje są. Pamiętam, że chyba było takie pytanie, czy negocjacje na takie miliony mogą być robione. Już nie mogą być robione, to musi być przetarg. W związku z zaistniałą sytuacją, że woda musi tam być podciągnięta do budynku i na tereny, jest to w ten sposób rozpisane do przetargu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z tym, że nie wiem, albo źle spojrzałem, albo nie zauważyłem takiego punktu w przetargach właśnie na tą dokumentację projektową. Takiej procedury nie było. Czy wie Pani, na jaką kwotę opiewa to zapytanie, czy jakkolwiek to tu nazwać, negocjacje? Nie, to zapytanie jest zarządzenie, jest myślę, że już na stronie internetowej, ponieważ było tak, jak Pan tutaj wskazał, było to modernizowane, jest na stronie internetowej i co na to przygotowane do przetargu. Tak. Sprawdzę na stronie. Dziękuję bardzo. Natomiast jeszcze jedna kwestia, to już po następnej stronie, strona numer 7, postępowania przetargowe. Jest postępowanie numer 7. W dniu 24 sierpnia wszczęto drugie postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą budowa dróg gminnych wewnętrznych. Pierwsza część to było Niedalino, druga część to było Bagno. I rozstrzygnięcie tego postępowania już było na stronach, tutaj nie zamieszczono tej informacji. I z tego, co widziałem, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie, jedna część została rozstrzygnięta pozytywnie, a druga postępowanie unieważniono. Chociaż podobne sytuacje były, jeśli chodzi o przekroczenie kwoty kosztorysowej. Do jednego przetargu, proszę Państwa, nie zgłosiła się, jedna firma się zgłosiła, która przekroczyła możliwości finansowe na jedno to zadanie, natomiast drugi przetarg został ogłoszony i na jedno zadanie również się nie zgłosiła, teraz będzie robione dawno. Umowę już dzisiaj podpisywałam, jeśli chodzi o inspektora nadzoru, wygrała firma bodajże z Białorusi. Nie Pani Wójt, Pani Wójt, w tym drugim postępowaniu na pierwsze zadanie były dwie oferty, gdzie mieliśmy do rozdysponowania 216 tysięcy z budżetu, natomiast najniższa oferta była 310 tysięcy, natomiast na drugie zadanie były trzy oferty,
gdzie mieliśmy do dysponowania 457 tysięcy, natomiast oferta była na 640 tysięcy. Czyli na jedno i na jedno i na drugie zadanie był wykonawca i na jedno i na drugie zadanie wykonawcy przedstawili kwoty większe niż mamy w budżecie. Powtarzam panu, że na pierwszym przetargu nie zgłosił się nikt na zadanie niedawno. Na zadanie dawno zgłosiła się firma, gdzie przekraczało możliwości finansowe. Został ogłoszony następny przetarg, ponieważ dawno jest bardzo ważną drogą po ulegach ubiegłorocznych. Ta droga prawie że nie istnieje. I przetarg był ogłoszony, została wybrana firma. Brak możliwości finansowej spowodowało to, że wybraliśmy Dawno, ponieważ jest to droga, której widnieje na mapach, a drogi nie ma. Jest już podpisywana umowa będzie z firmą, która wybrała ten przetarg. Musieliśmy pieniążki przenieść. I powiem szczerze, że tylko jedna firma się zgłosiła bodajże na dwa zadania. Na dwa zadania zgłosiła się jedna firma, ale było tak, przekraczające możliwości finansowe w drugim przetargu. W drugim przetargu. Nie w pierwszym, a w drugim. Bo w pierwszym przetargu zgłosił się tylko jeden wykonawca. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Dziękuję serdecznie. W związku z tym przechodzimy do punktu 8 już. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na 51, 52, 53 sesji Rady Gminy Cieszyna. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, zapytać, dopytać? Dziękuję serdecznie. Sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 9. Informacja skarbnika gminy o realizacji budżetu. Panie skarbniku, proszę o krótkie streszczenie. Inwestycyjne na bieżąco realizowane zadania wynikające z funkcjonowania urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Podjęto wódki miesięczne podjął zarządzenie nr 537 z dnia 31 sierpnia 2018 roku. Budżet zamknął się w dochodami w kwocie 30 446 580 zł i wydatkami w kwocie 43 498 zł. Wynik finansowy oczywiście został na tym samym poziomie. Zarządzenie wprowadziło szereg porządkowych zmian, a najważniejsza dotyczyła wprowadzenia dotacji na zadania celowe w wysokości 18 236,56 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o stanu cywilnego, ustawy o organizacji ludności oraz ustawy o dodatkach. Na dzień 31 sierpnia 2018 roku plan dochodów został wykonany w kwocie 27 928 064,30 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 18 564 848,20 zł, co stanowi 42,98% planu rocznego. Wynik ogółem osiągnął kwotę 3 363 215,10 zł. Więc jeśli chodzi o zestawienie wydatków podzielone na sfery życia publicznego, jak państwo widzicie, nigdzie nie ma przekroczenia 60%, więc wydajemy mniej niż proporcjonalnie byśmy wydawali w tym roku. Saldo rachunków bankowych zamknął się po 3 315 złotych 20 groszy. Gmina ma jedną lokatę miesięczną na kwotę 3 300 000. Saldo kredytów i pożyczek na dzień 25 września osiągnęło wysokość 1 027 656 złotych 19 groszy. I to jest cała sytuacja na dzień 25 września z uzupełnieniem danych na 31 sierpnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby dopytać pana skarbnika? Dziękuję serdecznie. W związku z tym punkt 8 uważam za wyczerpany. Przechodzimy do punktu 10.
60 punkt, to już był 9. Punkt 9 mamy wyczerpany, w związku z tym przechodzimy do punktu 10. Sprawdzanie z pracy Komisji Rady Gminy. Zapraszamy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bo dobra, proszę o sprawdzanie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, Komisja Rewizyjna zgodnie z Panem Pracy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok i opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca tego sprawozdania jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Komisję Budżetową. Pan Przewodniczący Łukasz Kuman. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa w okresie operacyjnym spotkała się dwa razy, 18 i 14 sierpnia, po posiedzeniu poświęconego opiniowaniu uchwały sesji nadzwyczajnej. Kolejne posiedzenie odbyło się 25 września i poświęcone było opiniowaniu uchwały dzisiejszej sesji. Opinia uchwały została przedstawiona przy ich procedowaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę Panią Przewodniczącą Pan Lewin z Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Posiedzenia Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Komisja w pełnym składzie opiniowała uchwały numer 314, 315, 316, 317, 318. Dotyczyły one nadanie nazwy uchwały. Następne, które były opiniowane, to 319, 320, dotyczące sprawy zaliczania dróg do kategorii dróg gminy. Uchwała nr 321 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Świerszyna, a mianowicie nastąpiła pomyłka w wydaniu wyzwolenia na teren pod Kako jest przeznaczony pod budowę domu, a teren pod budowę domu jest przeznaczony pod budowę przemysłową. Wyżej wymieniona uchwała zmienia przeznaczenie działu. Komisja zajmowała się zaopiniowaniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków i opinii została wydana w czerwcu tego roku. Opinia była pozytywna. Wszystkie uchwały zaopiniowano pozytywnie. Trzema głosami na tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca. Poproszę o Przewodniczącego Bogdana Męczaka, Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję. Szanowni Państwo, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie zgodnie z planem pracy komisji. Posiedzenie to się odbyło w dniu dzisiejszym przy pełnym składzie. Komisja dokonała analizy wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku w zakresie realizacji ustawowych obowiązków gminy będących przedmiotem działania komisji. Opinia tutaj z wykonania budżetu jest pozytywna. Ponadto komisja zapoznała się z informacją o stopniu realizacji zadania pod nazwą budowa żłobka. Komisja również dokonała podsumowania prac komisji w ostatnim roku kadencji i przygotowała wstępny projekt sprawozdania, które zostanie przedłożone Szanownej Radzie na sesji październikowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Analizowaliście Państwo kwestie prac prowadzonych w żłobku, tak? Czy mógł Pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Co Pana Przewodniczącego interesuje, bo została przygotowana informacja przez rektora inwestycji. Część informacji Państwo posiadacie, bo podejmowaliśmy stosowną uchwałę, ale żebyście Państwo mieli ogląd na temat prac, jak to wszystko wygląda w terenie, skrótowo postaram się to w kilku zdaniach przedstawić. Kierownikiem budowy jest pan magister inżynier Andrzej Miszkiewicz. Termin zakończenia wykonania przedmiotowej umowy wyznaczono na dzień 30 listopada 2018 roku. Dofinansowanie projektu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 2-3, Małych Plus, to Państwo również wiecie, jest to kwota 640 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, które zostało przeprowadzone 25 maja 2018 roku, został wybrany wykonawca budowy żłobka w miejscowości Kołobrynkowo, jest to firma Imartik spółka do dnia 10 lipca została podpisana umowa, a 24 lipca 2018 roku przekazano plan do budowy. Na dzień dzisiejszy wykonawca wszedł na teren budowy. Jest w trakcie prac obejmujących posadowienie budynku. Równolegle są prowadzone prace przy produkcji, konstrukcji
modułowe, które po wykonaniu tych prac dziennych i wykonaniu podłoża zostaną posadzone na nim. Ponadto został złożony wniosek w ramach RPO działanie 6.6 programu zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku 2 lat 3 na wyposażenie żłobka oraz jego bieżące funkcjonowanie przez okres 2 lat. W przypadku otrzymania dofinansowania gmina w okresie pierwszych 2 lat funkcjonowanie żłobka nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Dokładnie jakie to są kwoty, to jest wartość projektu jest 1 545 000. Dofinansowanie jest 1 463 000, w tym środki unijne to jest 1 313 000, z budżetu państwa 149 000. Wniosek został złożony 29 czerwca. Wyniki miały być ogłoszone w dniu dzisiejszym. Z tego co się zorientowałem, został ten termin przesunięty jeszcze o 2 tygodnie. Natomiast z tego, co przekazywała komisji pani Violeta Rędziewicz, w dniu dzisiejszym o godzinie 12 odbędzie się w Urzędzie Gminnej jeszcze spotkanie z kierownikiem budowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś to by jeszcze chce zapytać? Dziękuję bardzo. To jeszcze poproszę pana przewodniczącego komisji doradczej, komisji startowej, pana Ryszarda Filipca. Komisja spotkała się 17 września 2019 roku. Takie spotkanie robocze z panem mecenasem. Dopracowaliśmy już projekt uchwały, który dzisiaj będziemy chcieli prezentować. Znaczy tyle. Trzy głosy komisji były za tym, tą formą tego projektu uchwały. Także na samym projektem jeszcze się wypowiemy przed samym procedowaniem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Wszystkie komisje już zabrały głos. Dziękuję serdecznie. W związku z tym punkt 10 mamy wyczerpany. Przechodzimy do punktu 11 wystąpienia obywatelskie. Na liście tak pan Henryk Kujala chciałby zabrać głos. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Rady. Dzisiaj powiecie jest ostatnia sesja tej kadencji. Myślę, że tu w gminie, nie wiem, jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno też jeszcze jakaś sesja będzie, ale kadencja już dobiega ku końcowi. Miałem okazję w ciągu tej kadencji rzadko bywać tu na Państwa sesjach, ale powiecie, sprawy gminy są bliskie i jakby zawsze w tych sprawach tutaj będąc w kontakcie z panią Wójt, z innymi radnymi, sprawy naszej gminy z panią Moszyńską staraliśmy się zawsze pamiętać i wspierać i szukać poparcia wśród innych radnych. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Państwu przede wszystkim za Waszą pracę. Ci, którzy są pierwszy raz radnymi, wiedzą, myślę teraz, że nie jest to łatwa praca, a tym, którzy zdecydują się i będą chcieli dalej służyć swojej społeczności, której lokalnej, będą poddawali się pod osąd wyborców, życzę sukcesów i z tą nadzieją, że większość z Państwa tutaj, ta kadencja była dosyć taka, można powiedzieć, burzliwa. Bardzo tutaj Państwo się angażowaliście w sprawie gminy, angażujecie. Za to bardzo serdecznie dziękuję i życzę przede wszystkim Wam dziękuję, a życzę sukcesów tym, którzy zdecydują się na pracę, na rzecz swojej lokalnej społeczności, swojej małej ojczyzny. Przy okazji również dziękuję sołtysom za ich niełatwą pracę. Wiem, że trzeba mieć grubą skórę, będąc sołtysem, to nie zawsze ich decyzje, które muszą podejmować, są popularne. No ale myślę, że nikt, żaden z sołtysów nie stara się robić wbrew swojej społeczności. Rola nie jest łatwa, tym bardziej dziękuję za współpracę z sołtysami i życzę im sukcesu w ich dalszej pracy. Życzę owocnych obrad. Ja niestety muszę Państwa opuścić, jadę na sesję obrad. Dziękuję bardzo i życzę jeszcze raz z tego. Dziękuję.
Teraz jestem wiceprzewodniczący. Drodzy Państwo, tak, a propos tego, co Pan Henryk powiedział, 16 listopada kończy się kadencja tej Rady i tej kadencji. W związku z tym na pewno spotkamy się jeszcze zwyczajowo za miesiąc, ostatni czwartek października. Drodzy Państwo, w punkcie 11 nie mamy więcej osób wpisanych na listę. W związku z tym punkt 11 uważam za wyczerpany. W związku z tym przechodzimy do punktu 12. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku. Komisje już wypowiadały się w tej kwestii. Ich opinie były pozytywne. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, jeśli chodzi o sprawozdanie wykonania budżetu za pierwsze półrocze? Dziękuję bardzo. W związku z tym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku uważam za przyjęte. W związku z tym przed sekwencją uchwał zapraszam Państwa na 10-minutową przerwę. Dziękuję. Drodzy Państwo, wznawiamy obrady 54. sesji Rady Gminy Świeczyno. Jesteśmy w punkcie 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał. Drodzy Państwo, uchwała pierwsza, numer 54/307/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Świeczyno na rok 2018. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa Polityczna opiniuje projekt uchwały o zmianie budżetu celowego na rok. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos, zapytać jeszcze co do tych zmian, które tutaj w tym projekcie uchwały są zamieszczone? Ja tylko zapytam o tutaj jedną taką zmianę. Jeśli chodzi o zabezpieczenie planu wydatków, jeśli chodzi o ścieki. Na poprzedniej sesji przesuwaliśmy już jakąś kwotę dosyć dużą, jeśli chodzi o zabezpieczenie tych potrzeb. W chwili obecnej mamy kolejne pieniążki, które przesuwamy. To jest kwota 223 149 zł 48 groszy. I w tej chwili ta kwota, jeśli chodzi o ten dział, prawie nam się podwoiło. Czy Pan Skarbniku coś w tej kwestii? Szanowna Rado, Panie Przewodniczący. Argumenty są takie same jak w zeszłej sesji. Zmiany do budżetu są wnoszone przez odpowiednie referaty. Co do szczegółów, dlaczego jest taka kwota zabezpieczona, to raczej pytanie może stawiać kierownikowi referatu. Ja tu mogę powiedzieć, że przy planowaniu budżetu planowałem budżet na podstawie kwot ilości ścieków i kwot za ścieki. W tym roku, w związku z tym, że jest przyłączamy do sieci nowych mieszkańców, a także zmieniły się ceny ścieków, bo wodociągi zmieniły kosztownictwie. No nie byłem w stanie przewidzieć, robiąc budżet we wrześniu i październiku, że zmieni się ustawa o wodach polskich, że dokona się w całej Polsce zmiana ceny. I to tyle, jeśli chodzi o wartość planowaną. Co do wartości rzeczywistej, na bieżąco analizujemy otrzymane przez urząd faktury i faktycznie notujemy wzrost wartości tych faktur. Analizując 12 miesięcy, czyli nie tylko od stycznia, ale 12 miesięcy do tyłu, zabezpieczamy środki na ewentualne faktury. Mogę tu jeszcze powiedzieć, że faktura za wrzesień przyszła do Urzędu Gminy w znacznie niższej wielkości niż poprzednie faktury. Więc być może taki plan nie będzie wykonany w całości. Natomiast no, moim obowiązkiem jest zabezpieczenie wydatków, a nie dopuszczenie do sytuacji, że plan ma niższy niż przychodzący tego miało. Dziękuję. Okej, tak rozumiemy to wszystko. Tylko właśnie, czy właśnie była przeprowadzona analiza, tak jak Pan wspomniał, od ostatniego roku czy ostatnich dwóch lat, jeśli chodzi o
o ilości tych ścieków, które są wprowadzane, bo to, że mieszkańcy się wciąż podłączają, no to jest jakby mamy ciągłą kwestię i to jakby w tym roku nie mamy boomu budowanego i 100% więcej mieszkańców się nie przyłącza do tej sieci. Dlatego, no nie wiem, może to jest kwestia, że ta sieć jest gdzieś, wkrada się jakaś woda, nie wiem, deszczowa czy coś innego. Czy po prostu była analiza ilości tych ścieków, które są w tych właśnie fakturach ostatnich, tych dużych, w stosunku do lat poprzednich? Że deszczówka również jest dokonana z puszczana. Więc za wymiany o efektach będę informowała bieżąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do odczytania uchwały i głosowania. W sprawie zmiany budżetu 53 na rok 2018. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Pan Radny, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwalmy 54 przez 307 przez 18 w sprawie zmiany budżetu gminy Świeszno na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu drugiego. Punktu 13 rozpatrzenia projektu uchwał. Uchwała 54 przez 308 przez 18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świeszyno na lata 2018-2023. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa pozytywnie opiniowała uchwałę, trzeba uznać za. Dziękuję bardzo. Poproszę o czytanie tekstu, tytułu uchwały. Uchwała nr 54, łamane przez 308, łamane przez 18. Rady Gminy Świeszyna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyna na lata 2018-2025. 23. No właśnie, gdzie jest błąd? 3. Mogę, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, co teraz? Prawnie, zmieniając akt prawny, który dotyczy prognozy na lata 2018-2023, gdzie wydłużam załączniki, które mówią, że będzie wydłużona prognoza na 25, więc zmieniam wieloletnią prognozę finansową starą. A jak rzucili Państwo okiem na uchwałę, to zmieniamy tak, odpowiednie załączniki. I tutaj już piszemy lata 18-25 i tutaj 25. To, przepraszam bardzo, to powinno być w porządku na 25. W porządku, tak. 25 powinno być, przepraszam. Nie jest w porządku, ale w porządku trzeba było zmienić. No to porządek. Literówka na pewno się zdarza. A to jeszcze zapytam o to wydłużenie z tego ustawowych 5 lat tej wieloletniej prognozy wynika z. Wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej jest efektem zaciągnięcia przez gminę długu w postaci emisji obligacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? A nie już przyszło.
przyszliśmy do sekwencji przeczytania uchwały. Panie Przewodniczący, proszę bardzo. No to teraz jeszcze raz poproszę, tak już zwyczajowo i według tego, co mam zapisane. Uchwała nr 54, uchwalona przez 308, uchwalona przez 18 Rady Gminy Świerszyno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerszyno na lata 2018-2025. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Pani Pantowski jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. W związku z tym po głosowaniu uchwała nr 54 przez 308 przez 18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerszyno na lata 2018-2025 została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Drodzy Państwo, przechodzimy do podpunktu trzeciego, punktu 13 naszego dzisiejszego. Pani burmistrz opuszcza tę. Godzina 11.10. Ok, podpunkt trzeci, uchwała nr 54 przez 309 przez 18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dopytać w tym temacie? Jest pożyczka na kwotę 655 569 zł na inwestycję budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w Chłopskiej Kępie, w Niedalinie, oświetlenie w Golicy i oświetlenie w Niekonicach. Panie skarbniku, czy ta czy ta pożyczka będzie możliwość umorzenia jej? Tak, z tego co będzie uzasadnione, ale proszę bardzo. Panie Przewodniczący, oczywiście zmieniły się w kwietniu zasady uznania pożyczek przewodniczących Funduszu Konfliktu Gospodarki Wodnej. Różnica między tymi poprzednimi pożyczkami a tą pożyczką jest taka, iż w przypadku tej pożyczki umorzenie może nastąpić w ostatnim roku funkcjonowania tej pożyczki. I wysokość umorzenia jest do 20% wartości pożyczki. W poprzednich pożyczkach było do 30% i w pierwszym roku. Oprocentowanie zostało na tym samym poziomie. Czyli bo tutaj jedną pożyczkę już dożywamy, spłacaliśmy, tak? I były dwa umorzenia już, tak? Mhm. Ale to na tych samych zasadach, czyli w pierwszym roku, tak? Okay. A tutaj będziemy musieli czekać do ostatniego, 6 roku, tak? Tak, tak. Do 20%, ok. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś uwagi jeszcze? Pytania? Nie, dziękuję. W związku z tym proszę o przeczytanie. Uchwała nr 54, łamane przez 309, łamane przez 18 Rady Gminy Świerszyno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Pani Pantarek jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kolega Przewodniczący powiedział, niech się świeci. Drodzy Państwo, uchwała nr 54 przez 309 przez 18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za. Przepraszam oczywiście, Pani Urszula Wójta opuściła naszą salę posiedzeń, w związku z tym mamy w tej chwili 14 radnych do procedowania, w związku z tym 14 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu czwartego. Uchwała nr 54 przez 310 przez 18 w sprawie emisji obligacji przez Gminę Świerszyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Szanowni Państwo,
Państwo Komisja Budżetowa na posiedzeniu pozytywnie opiniowała projekt uchwały trzema głosami. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma, dziękuję. Panie Przewodniczący. W takim zakresie uzasadnienie jest dosyć duże, więc co konkretnie interesuje? Czy na pewno będziemy tutaj wszystkie te obligacje wypuszczać, czy jest taka konieczność? Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Obligacje są zaplanowane w planie budżetu na 2018 rok na pokrycie deficytu. Więc gdybyśmy ich nie wyemitowali, nie moglibyśmy wykonać budżetu, co jest przekroczeniem dyscypliny finansów publicznych i złamaniem ustawy o finansach publicznych. Czy to jest wystarczająca odpowiedź? Tak, natomiast wiemy doskonale, że są różne wpływy do budżetu i może się tak okazać, że nie będzie konieczności wyemitowania wszystkich obligacji. I wtedy pytam, czy będziemy mimo to korzystali z całości, tak? No niestety ja rozumiem, że nie jesteśmy w stanie, bo nie wiem, kto jest w stanie przewidzieć, ile dochodów wpłynie do budżetu poza planem, a ile wydatków nie wykonamy do końca roku, więc to jest gdybanie. Po to się robi plan, aby go realizować. Więc no nie mogę Państwa namówić do wyemitowania przez gminę obligacji w kwocie niższej niż mam w planie. Abstrahując od rzeczywistej sytuacji. Oczywiście może być taka sytuacja, że otrzymamy dochody wyższe, wydamy mniej, ale te środki wejdą do przyszłorocznego budżetu jako wolne środki zgodnie z definicją ustawy finansów publicznych. Dziękuję. Pani Wójt. Pani ja może tutaj na takie pytania, które są, odpowie, bo za moment będę musiała wyjść. Ale Państwo do 15, bodajże do 15 września mogliście wystosowywać wnioski do projektu budżetu na rok 2019. Szanowni Państwo, 17 września wpłynął wniosek do projektu budżetu gminy Świerzyno na rok 2019. Pan Jacek Marcinkowski, Rady Gminy Świerzyno. Pozwolę sobie odczytać, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świerzyno z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie trybu nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerzyno składam wniosek do projektu budżetu Gminy Świerzyno na 2019 rok. Jest, proszę Państwa, 24 pozycje. Budowa hali sportowej w Świerzynie, rozbudowa cmentarza w Świerzynie, remont dróg na działkach 699, 701 przez 2, 702 w chałupach. Zapewnienie opieki nad obiektem Orlika w Świerzynie w postaci zatrudnienia animatora, zajęć, remont placów zabaw w całej gminie, remont dróg na działce numer 741 w Chłopskiej Kępie oraz 729 w miejscowości Bagno, które teraz omawiałam niedawno. Poprawa stanu dróg gminnych śródlądowych w miejscowości Głoki, Olszak, Przeźniki. Montaż oświetlenia wzdłuż drogi gminnej na działce 750 przez 1 w miejscowości Głoki. Zapewnić w budżecie środki na zapewnienie transportu lokalnego do miejscowości Mierzyn. Remont i rozbudowa szkoły podstawowej w Konikowie wraz z rozbudową boiska szkolnego do zajęć lekkoatletycznych bieżnia, skocznia, wdal i inne. Remont dróg na działkach 288 przez 2, 286 przez 35 w Konikowie. Remont dróg na działkach 43, 42 przez 17, 42 przez 31 w Niekunicach. Remont drogi na działce 16 przez 14 w Strzepęcinie. Budowa placu zabaw przy szkole w Klinowie. Remont drogi na działce 49,82, część drogi od drogi powiatowej do drogi do boiska w Dumowie. Budowa świetlicy wiejskiej w Gieskowie, remont boiska piłkarskiego w Gieskowie, remont drogi na działce 1 przez 15 w Barcinie, remont drogi na działce 81 w Sierani, montaż oświetlenia w miejscowości
Sieranie, wykonanie sieci kanalizacji Niedalinie oraz miejscowości Czesz wraz z rozbudową sieci wodociągowych, montaż oświetlenia w miejscowości Czarcz, budowa chodników ku rozwęcz, przeprowadzenie termomodernizacji obiektów oświatowych. Szanowni Państwo, ponieważ jeśli do mnie wniosek wpływa, to staram się zaraz pracować nad nim i powiem, że koszt na 19 rok tych życzeń to jest ponad 30 milionów. Panie Skarbniku, jaki mamy budżet w tym roku? W tym roku mamy dochody 31, wydatki 43, z deficytem 11 milionów. Powiem, że przygotowałam sobie budowę hali sportowej 6 972 720, wniosek złożony o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rozbudowa cmentarza to jest 2 586 277 05. Remont dróg na działkach 699 701 2 702 w Kołkach, usiądę sobie, 2 400 000. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej Poprawy Infrastruktury Drogowej. Zapewnienie opieki nad Orlikiem 15 tysięcy, to jest szacunkowa kwota. Remont placów zabaw w całej gminie, bo kiedyś mieliśmy Orliki, proszę Państwa, i był taki program na animatorów. Dzisiaj już tego programu nie ma. Remont placów zabaw w całej gminie to jest koszt powyżej 150 tysięcy, ja mówię o kwotach szacunkowych. Remont dróg na działce Chłowskiej Kępie oraz miejscowości Bagno będzie wykonywana przebudowa drogi. Poprawa stanu dróg gminnych szczytowych w miejscowości Głuki, Olszew, Przeźniki, kwota szacunkowa 70. Montaż oświetlenia wzdłuż drogi gminnej do miejscowości Głuki 450 tysięcy, to jest około 2,5 km drogi i około 70 do 75 lamp. Zapewnienie transportu lokalnego w miejscowości Mierzyn, szacunkowa kwota, trwają rozmowy, już mam odpowiedź na to pismo z MZK i z transportu miejskiego, szacunkowo 50 tysięcy. Remont i rozbudowa szkoły podstawowej w Konikowie wraz z rozbudową boiska szkolnego do zajęć lekkoatletycznych, bieżnia, skocznia, dwa i inne, 1 686 185 66. Kwota kosztorysowa, to jest dotyczy remontu szkoły podstawowej wraz z łącznikiem, 1 111 plus 25%. Kwota szacunkowa dotycząca rozbudowy boiska to jest kwota powyżej 300 tysięcy. Remont dróg na działkach w Konikowie 282 przez 2, 286 przez 35, 2 182 618 73. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Remont dróg na działkach 43, 42 przez 17, 42 przez 31 dni, pomiędzy 205 tysięcy. Remont drogi na działkach 16, 14 w Strzemęcinie 540. Remont drogi na działkach 49, 82 od drogi powiatowej w stronę boiska w Dunowie 821, 737, 40. Wniosek złożono o dofinansowanie w ramach PROW. Budowa świetlicy wiejskiej w Pieskowie, jutro podpisuje umowę, 1 791 000. Otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 500 tysięcy złotych. Remont boiska piłkarskiego w Pieskowie, kwota szacunkowa, był brak wskazanego zakresu, to jest 50 tysięcy. Remont drogi na działce do Bardzina, 1 300 000. Remont drogi na działce 81 w miejscowości Sieranie, 460 tysięcy. Montaż oświetlenia w miejscowości Sieranie 150 tysięcy. Wykonanie kanalizy w Niedalinie w miejscowości Czaczek wraz z rozbudową sieci wodociągowej 2 300 000. Montaż oświetlenia w miejscowości Czacz 600 tysięcy. Koszt szacunkowy w chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja projektowa. Budowa chodnika w prozdęczu w dniu 26 września odbyło się otwarcie przetargu. Mieliśmy 70 tysięcy, chyba tak, Pani Ando, 182 tysiące. Przeprowadzenie termomodernizacji, takie są ceny. Takie są ceny. Przeprowadzenie modernizacji obiektów oświatowych to jest 5 817 354 48. To są kwoty z kosztorysów inwestorskich wykonanych w roku 2016, ponieważ nie otrzymaliśmy tego dofinansowania, będą
myślę, takie już pracownicy mówili na tę modernizację i powiększyliśmy ten koszt o 25%. Razem, proszę Państwa, 30 milionów. To są szacunkowe dane, ale takie i zaniżone, tak, i te, które są po przetargach. 30 milionów 041 575,53 na 2019 rok. Dziękuję serdecznie, już muszę Państwa opuścić. Zostawiam te kwestie do przemyślenia. To jest, mówię, budżet, propozycja budżetu na 2019 rok. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Pan skarbnik? W międzyczasie jeszcze się porozumieli bezsłownie. Znaczy, wiem, o co chodzi. Może kilka słów wyjaśnienia, bo rozumiem, że do tego odpadło takie pytanie. Otóż, Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na punkt 4 do paragrafu 5, który mówi, że dopuszcza się nabycie przez gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia. Więc jeżeli władze gminy dojdzie do wniosku, że mamy środki, które nie będą wprowadzone do budżetu, w każdej chwili można tą obligację wykupić. Ale to pytanie też, rozumiem, ma jakby inny sens, dlatego że jaka jest, tak to odczytuję, jaka jest różnica między kredytem, który każdy z nas wie, czym jest, jak służy, jak skutkuje, a obligacją. W dwóch słowach powiem w ten sposób. Przy kredycie zasiadamy przez gminę, musimy stosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Więc jak wybierzemy oferta, jesteśmy związani umownie i wtedy wchodzą w nowe ustawy. W przypadku obligacji, emitentem obligacji jesteśmy my. Tak? To jest jakby kreowany taki przepis. Zadłużamy się u nieoznaczonego wierzyciela, wprawdzie w emisji niepublicznej, kierowanej do mniej niż 50 osób, ale moment gwaranta emisji, moment agenta emisji jest w sferze poza ustawą o zamówieniach publicznych, więc możemy kreować ten stosunek prawny, powiedziałbym w ten sposób, na mocy ustawy o obligacjach. Więc mamy większą elastyczność. Możemy zmieniać serię, możemy zmieniać wielkości tych serii, możemy zmieniać daty wykupu, możemy tę emisję przedłużyć, możemy myśleć o kolejnej emisji, na spłatę tej emisji. Więc możliwości ruchu dla gminy przy tym zadłużeniu są o wiele, wiele bardziej elastyczniejsze niż w przypadku kredytu. To tyle, myślę, że wyjaśniłem. Pytanie było związane z tym, że nie każdy ma dostęp, powiedzmy, do tych środków, a chodziło o to, żeby na forum wyjaśnić sprawę jakby możliwości korzystania z całości tej formy kredytu, czy też części, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, przechodzimy do czytania uchwały i procedowania. Uchwała nr 54, przez 310, siedoma przez 18, rady gminy Świerzchno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie emisji obligacji przez gminę Świerzchno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wychodu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Panie Prokurator, jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, uchwała nr 54 przez 310 przez 18. W sprawie emisji obligacji przez gminę Świerzchno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została przyjęta w stosunku głosów. Nie pasuje. Ja bym proponował reasumpcję. Głośne odczytanie i zniesienie głosu, bo nie wszyscy radni, jak tutaj siedzimy, nie widzę posłuchali radni głosują, będziemy wtedy jasno. No ale kolega widzi, pan nie widział, kolega widzi, proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz reasumpcję i głosujemy jeszcze raz. Kto z Państwa, Pani, Pan Radny, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Siedem głosów za. Kto jest przeciw? Siedem głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. No, teraz.
Kolejny raz opcja głosowania. Drodzy Państwo, skupmy się. To nie jest trudne głosowanie, nie jest nas tylko 14. Spójrzmy to dokładnie i miejmy to za sobą, drodzy Państwo. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Nie. Jest 7. Jeszcze raz. Jest 7 osób. Dobrze. Widzę, jest 7 osób. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jedna osoba, i kto się wstrzymał, jedna osoba wstrzymała się. Jasne. Drodzy Państwo. Uchwała nr 54 przez 310 przez 18 w sprawie emisji obligacji przez gminę Świeżno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została przyjęta stosunkiem głosów 7 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do podpunktu 5. Uchwała nr 54 przez 311 przez 18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Świeżno do realizacji projektu Nowoczesna Cyfrowa Gmina w ramach programu operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi edukacyjne. Jest jeszcze długa nazwa uchwały. Poproszę Komisję Budżetową o opinię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zapytać? Dopytam, czy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego działania pod nazwą Nowoczesna Cyfrowa Gmina? Panie Przewodniczący? Ja myślę, że poprosiliśmy też o wyjaśnienie bardzo. W skrócie wyjaśnić, czemu ma to służyć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała jest końcem procesu aplikowania o środki. Gmina Świeszyno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu właśnie z tego programu, o którym Przewodniczący wspomniał. Już w 2016 roku zawierając partnerstwo z firmą Softronic Spółka z Gminą Wieświecie, Gminą Mazur-Kunuszyn i Gminą Krakowo, Gminą Stubsk. Cały projekt Power jest projekt miękki, dotyczy podniesienia kwalifikacji zawodowych naszych pracowników nie tylko w Urzędzie Gminy, ale w całej gminie. Jest on związany tak naprawdę z szkoleniem tych ludzi z podstaw prawnych, z przepisów, ale też jest związany z planowaną wymianą systemu informatycznego w gminie Świeszyno. Jak Państwo wiecie, od kilkunastu lat w naszej gminie jest to rozwiązanie wytworzone przez system DETO, które na dzień dzisiejszy nie umożliwia nam udostępnienia platformy cyfrowej dla naszych mieszkańców, takiej, za pomocą której byśmy mogli zobaczyć nasz stan finansów, rozliczeń z gminą, zapłacić niezbędne podatki, opłaty, etc. I po moich rozmowach z ZETO niestety nie widać nawet terminu, kiedy mógłby dostawca oprogramowania to zmienić. Takie oprogramowania są dostępne w Polsce, więc staram się połączyć jakby możliwości szkoleniowe, bo jak Państwo widzicie, nie dajemy złotówki fizycznie, ale dajemy czas pracy naszych pracowników i ich wycenę, tak? Czyli oni idą na szkolenie, uczą się, a naszym wkładem jest ich czas pracy, tak? Te, które płaci gmina. Myślę, że w tym roku nie uda nam się zrealizować tej inwestycji, która jest ujęta w planie budżetowym, planie inwestycji wymiany systemu informatycznego w tej kwocie. Dlatego, że w kwietniu firma Softronic poinformowała gminę, że nie otrzymaliśmy tego finansowania, więc ja wstrzymałem jakby realizację tego projektu. Nie chciałem jakby iść koszty zmiany systemu, nie mając jakby takiego wsparcia, niejakiego związanego ze szkoleniem. W
sierpniu pod koniec otrzymaliśmy informację od firmy Sofitronic, że po negocjacjach ministerstwo jednak udało nam się otrzymać dofinansowanie, a już jest za późno, żeby wymienić system informatyczny. Do tego są jeszcze wyznaczone przyczyny, na które no, nie mogę na razie gminy, bo zmieniając system to jest kwestia weryfikacji danych, przeniesienia danych, nie można tego robić na roku cadku w ciągu jednego czy dwóch miesięcy. Więc tak jak mówię, zamykam jako projekt uchwałą Rady Gminy w sprawie otrzymania dofinansowania na szkolenia, a rozpoczynamy projekt z początkiem nowego roku. I myślę, że Państwo zobaczycie dość dyskutować nad propozycją zmiany systemu informatycznego w przyszłorocznym budżecie. Także jak te dwa projekty się zamkną, to na koniec 2019 roku nasza gmina będzie miała już inne rozwiązanie informatyczne. Mogę tylko powiedzieć, co jeszcze w korzyści mówiłem raz. Oprócz tego, że my jako obywatele będziemy mogli swoje sprawy załatwić przez internet, korzyści dla urzędu będą, myślę, dosyć wymierne i obliczone, dlatego że spadnie bardzo mocna pracochłonność. Myślę, że wyliczona w setkach słów przewodnik, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, szybkość obsługi, ilość modułów do obsługi, a przede wszystkim łatwość projektowania i pracy. To tyle na tą chwilę, na ten moment. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem zapytać, jeśli chodzi o nasz układ własny, bo to są trzy takie podpunkty. Kwota 805 tysięcy to jest z dotacji. Kwota 150 221 zł jest to wkład własny jednostek samorządu terytorialnego. No i kwota, którą konkretnie tutaj własna gmina Świerszyna wnosi 30 tysięcy. To jest teraz pytanie do tego punktu drugiego. To co? To my też musimy? Czy to są wszystkie te samorządy, które są wypisane? Dokładnie. Czyli jaka kwota jest, jeśli chodzi o nas? Kwota projektu jest 955 tysięcy, to stanowi sumę punktu pierwszego i drugiego. Punkt trzeci pokazuje nasz udział własny w projekcie. Znaczy ten projekt uchwały to jakby nie napisałem, żeby właśnie, bo on jest uzgodniony z partnerami projektu i uzgodniony z ministerstwem, więc jakby rozumiem niesensowność tego zapisu. No jest mało sensowny, bo z tego wynika, że te trzy podpunkty powinniśmy zliczyć i z tego powinna wyjść kwota, która jest w paragrafie trzecim, a w tej chwili chodzi na to, że jakby punkt trzeci jest pod punktem punktu drugiego. Panie Przewodniczący, nigdy nie jest napisane, żeby my liczyć te trzy punkty, natomiast jak się spokojnie przeczyta cały paragraf trzeci, no to są tak powiem. Niekoniecznie. Ja rozumiem to, że w punkcie drugim to też jest nasz wkład, jeśli chodzi o jednostkę samorządu terytorialnego, w związku z tym to jest bardzo dużo niejasne według mnie. I wynika z tego mojego rozumowania, myślę, że nie tylko mojego, że oprócz punktu trzeciego, gdzie wkład własny jest 30 tysięcy, również jest wkład własny wspólny w postaci 150 tysięcy. To czego Pana Przewodniczącego nie oczekuje, że ja nie rozumiem. To Państwo rozmawiamy, no przecież no, jesteśmy tutaj i zastanawiamy się, no wszystko ma być sensowne, tak? Jeżeli przyjmiemy uchwałę, która mówi, że są takie trzy kwoty i jest jakaś niejasność, może ten punkt trzeci dopiszmy, że wysokości, nie wiem, nie ma pojęcia w tej chwili, bo z tego co ja rozumiem, to wynika, że w punkcie może Pan radca się wypowie, mam tutaj radcę na sali, więc proszę mi powiedzieć w tej kwestii. Do samego brzmienia zapisu paragrafu trzeciego faktycznie nie wynika, że na kwotę 955 606 25 groszy mają składać się te kwoty w punkcie pierwszym, drugim i trzecim. Natomiast rozumiejąc wątpliwości redakcyjne, jakby moją propozycją jest likwidowanie całkowicie punktu trzeciego i dołączenie go do punktu drugiego w ten sposób, że będzie punkt drugi nie stanowił w kwocie 150 221 zł 30 groszy jako wkład własnej jednostki samorządu terytorialnego, wnoszony w postaci poniesionych kosztów na wypłatę wynagrodzeń pracowników dotyczących w ramach pracy, szkolenia realizowanych w ramach projektu, z czego wkład własny gminy Świerszyno
będzie wynosił 30 040. Tak, tak. Z czego po prostu tutaj płac własny budżet tam nie ma. Czyli co, używamy sformułowania z czego wkład własny gminy Śpieszyn w wysokości 30 tysięcy i tak dalej? Znaczy, ja jestem jak najbardziej za, jeżeli pan wyjaśni wątpliwości, myślę, że to pewnie można wprowadzić. Jaka jest inna propozycja, pani radna, pani Olu? W tym? W tym. Znaczy nie widzę nic śmiesznego, ale dobrze. Może to jest wysłanie, ale coś śmieją, więc. Drodzy Państwo, w związku z tym zmiana w tym paragrafie polegała będzie na tym, tak jak już przed chwilą to powiedzieliśmy, ale ja przeczytam, jak będzie brzmiał punkt drugi paragrafu trzeciego. W kwocie 150 221,30 zł jako wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wnoszonych w postaci poniesionych kosztów na wypłatę wynagrodzeń pracowników uczestniczących w ramach godzin pracy w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, z czego wkład własny gminy Świeszyno w wysokości 30 044,26 zł wnoszonych w postaci poniesionych kosztów na wypłatę wynagrodzeń pracowników uczestniczących w ramach godzin pracy w szkoleniach realizowanych w ramach projektu. Teraz przegłosujmy tę poprawkę. Kto jest z Państwa za wniesieniem takiej poprawki do tego projektu uchwały? Drodzy Państwo. Kto jest za? 14 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W związku z tym poprawka otrzymuje brzmienie, jak przed chwilą przeczytałem. Drugi raz już pozwólcie, że będę czytał. I w tej chwili przechodzimy do przeczytania treści uchwały w sensie tytułu. Dziękuję. Uchwała nr 54, łamane przez 311, łamane przez 18 Rady Gminy Świeszyn z 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Świeszyn do realizacji projektu Nowoczesna Cywilizacja Gminy Puna w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oś priorytetowa druga, efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2018. Wysokości jakości usług edukacyjnych. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Panie Panu Radny, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W związku z tym uchwała nr 54/311/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Świeszyn do realizacji projektu Nowoczesna Cyfrowa Gmina w ramach programu operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oś priorytetowa efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 wysokiej jakości usługi edukacyjne została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała nr 54/312/18 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi koszańskiemu na inwestycję w zakresie przebudowa drogi powiatowej nr 35353 OZ Mikłonice Konikowo. Poproszę o opinię. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś chciałby coś więcej dowiedzieć się? Inwestycja, jeśli chodzi o koszt, wzrosła, w związku z tym z 1 500 000 przekażemy powiatowi 1 567 594,07 zł. Inwestycja ma się końcowi. Przeczytamy w tej chwili tytuł i głosujemy. Uchwała nr 54, łamane przez 312, łamane przez 18 Rady Gminy Świeszyna z dnia 27 września 2018 roku zmieniająca uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi koszalińskiemu na inwestycje w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3530Z Mikłonice Konikowo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Pan Radny, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W związku z tym uchwałę
54 przez 312 przez 18, zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi koszalińskiemu na inwestycję w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3530Z w Mikołajce Kolikowo została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Uchwała nr 54 przez 313 przez 18 w sprawie programu ochrony środowiska dla gminy Świeszyno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025. Poproszę o opinię, pani Wando. Komisja, nie, pan to nie opiniowaliśmy. Na ochronę środowiska. Nie mieli państwo do opiniowania tej uchwały? Nie, nie mieliśmy. 14 w sprawie nadania mamy. Drodzy państwo, więc ta uchwała przechodzi bez opinii. Czy ktoś chciałby coś zapytać jeszcze dotyczące tej uchwały? Uchwała, jeśli chodzi o załącznik swój, w postaci ponad 100 stron, została przesłana państwu na skrzynki pocztowe, mailowe. Więc mam nadzieję, że państwo się zapoznali. Panie radco, tutaj jest sprzeczność, jeśli chodzi o opinię komisji. Czy komisja do każdej uchwały być powinna, czy nie musi? Ja wiem, że pan statut. Każdy projekt opinii musi być zaopiniowany przez określoną komisję, a projekt uchwały to jest działaną przewodniczącą. Tak samo jest tak. Takiego panu tam wtedy to potwierdzić. Ale tak jak mówię, to pan przewodniczący każdy dostał na skrzynki mailowe i gdzieś to pewnie uciekło. Każdy miał czas się z tym zapoznać. Tak jest. Więc drodzy państwo, przechodzimy do odczytania uchwały. Tak jest. Uchwała nr 54, łamane przez 313, łamane przez 18, Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie programu ochrony środowiska dla Gminy Świeszyno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025. Dziękuję bardzo. Kto z państwa, panie marszałku, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 54 przez 313 przez 18 w sprawie programu ochrony środowiska dla gminy Świeszyno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 została przegłosowana stosunkiem głosów 13 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Jest wniosek formalny. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, obrady opuścił Marek Szygielski, 10.50, 11.50. W chwili obecnej, zaraz pan Dymczyk Pawełik jeszcze nieobecny jest. Czy pan Dymczyk Pawełik jeszcze na dobre? Nie. No dobrze, czy nie o złożę. Dobrze, kontynuujemy. Obrady 54 sesji Rady Gminy Świeszyna. Kolejna uchwała, w tej chwili mamy sekwencję uchwał ulicowych. Uchwała nr 54 przez 314 przez 18 w sprawie nadania nazwy ulicy Magnoliowa w Kolejnikowie. Tak jest. Dziękuję za opinię pani Wando. Czy ktoś chciałby coś zapytać? Nic, nie mam uwag. W związku z tym, czy odczytujemy uchwałę? Uchwała nr
54 łamane przez 314 łamane przez 18 od 90 dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Kolbiowa w Polinie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Panią Panu Radnym za przyjęcie tego projektu uchwały? Proszę Państwa, jeszcze chwileczkę spokoju proszę. Przerwa się skończyła. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała nr 54 przez 314 przez 18 w sprawie nadania nazwy ulicy Nadiowa w Pękowie została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za, 0 przeciwnymi i 0 wstrzymującymi się. Podpunkt 9, uchwała nr 54 przez 315 przez 18 w sprawie nadania nazwy ulicy Radosna w Pękowie. Były kwiatki, teraz jest radość. Proszę Państwa, poproszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Ktoś ma uwagi co do tej ulicy, nazwy ulicy? Nie ma. W związku z tym proszę o odczytanie tytułu uchwały. Uchwała nr 54 przez 315 przez 18 w gminie Śpieszyn z dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Radosna. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Panią Panią Szanowni za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Też podniosłam w związku z tym uchwała nr 54 przez 315 przez 18 w sprawie nadania nazwy ulicy Radosna w Pękowie została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Uchwała nr 54 przez 316 przez 18 w sprawie nadania nazwy ulicy. Tym razem w nazwie uchwały nie mamy nazwy ulicy. W nazwie uchwały mamy. Ale w treści uchwały mamy, że to jest ulica Przedwiośnie. Poproszę o opinię. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Tu kwestia wraca, bo ta nazwa ulicy już kiedyś istniała w tym regionie, później nie istniała i teraz znów powracamy z tą samą nazwą. Wszyscy mieszkańcy mieszkający na tej ulicy zgodzili się tym razem na tą nazwę, w związku z tym Przedwiośnie może być procedowany. Poproszę o czytanie uchwały. Uchwała nr 54 łamane przez 316 łamane przez 18 Rady Gminy Śpieszyna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania ulicy, nadania nazwy ulicy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Pani Monokarnik jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 54 przez 316 przez 18 w sprawie nadania nazwy ulicy została przyjęta jednogłośnie. W przyszłości można byłoby znormalizować jakoś to nazewnictwo tych uchwał, byśmy mieli podobnie nazywające się uchwały. Podpunkt 11. Uchwała nr 54 przez 317 przez 18 w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Śpieszyna. Tym razem jest ich kilka w jednej uchwale, drodzy Państwo. Mamy ulicę Dębową i ulicę Jarolinową. Pani Wando, Pani Przewodnicząca. Trzech mam głosami za. Jesteśmy za tym, żeby mieszkańcy nazywali swoje ulice. Drodzy Państwo, ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, dopytać, zapytać? Nie, w związku z tym odczytujemy projekt uchwały. Uchwała nr 54, łamane przez 317, łamane przez 18 Rady Gminy Śpieszyna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulic. Nazwy ulic. Na terenie gminy Śpieszyna. Już wyjaśniliśmy kwestię i uchwała została odczytana. To jeszcze raz, Panie Przewodniczący. Konkretnie proszę bardzo na temat. Uchwała nr 54, łamane przez 317, łamane przez 18 Rady Gminy Śpieszyna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Śpieszyna. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Panią Panią za przyjęcie tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 54 przez 317 przez 18 w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Śpieszyna została przyjęta jednogłośnie. To były ulice Lamentowa, Laurowa i Lidiowa w Śpieszynie. Nie, nie, nie.
Danuśkowej nie będzie? Danuśkowej nie będzie? Zresztą się rozszerzamy, tak. I pan przewodniczący. Ja. Przepraszam. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Radni są czujni i o to chodzi. I o to chodzi. Poproszę. Uchwała nr 54, łamane przez 318. Rady Gminy Świerczyn. Przegłosowane zostało 13 głosami za, 0 przeciwnym i 0 wstrzymującym. Przepraszam, idziemy dalej, idziemy do przodu. Więc uchwała nr 34 przez 318. Przez 18 w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Świerczyn. Tu mamy właśnie te trzy ulice, o których powiedziałem przed chwilą. Poproszę o opinię. Dziękuję. Uwagi państwo mają? Państwo nie mają uwag? Pan przewodniczący. Uchwała nr 54, łamane przez 318, łamane przez 18. Rady Gminy Świerczyn z dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulic na terenie gminy Świerczyn. Dziękuję bardzo. Kto z państwa, pani Marta, za przyjęcie tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 54 przez 318, przez 18 w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Świerczyn przyjęta została jednogłośnie. 13 ma głosowanie. Dziękuję bardzo. W związku z tym podpunkt 13 uchwała nr 54 przez 319 przez 18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Poproszę o opinię. Trzema głosami za. Teraz bym chciał odrobinę wyjaśnienia dotyczące tych trzech odcinków dróg. Bo z tego co widzę, te drogi do tej pory były powiatowe, tak? Czy może ktoś mi jest w stanie wyjaśnić tę kwestię? I dlaczego je przejmujemy na drogi gminne? Bo drodzy państwo, no wiadomo, będziemy mieli więcej dróg do utrzymania, do oświeżania, do zagospodarowania. Do naprawy. Do naprawy, tak jak pan sołtys wspomina. Więc... Ale to powinno być wyższy domiarek, dotyczy których dróg. Może to były osiedlowe. Jedna to jest droga, to widzę ta remontowana, 35-30 to nikogo nie pomica. Droga powiatowa. I dwie... Rozumiem, dobrze. Tylko to... Tak? No to dlaczego zaliczamy z powrotem w... Była droga gminna. Tak, droga gminna jest wyremontowana. Tylko tutaj, proszę państwa, tutaj przekomarzamy się i domyślamy się. Czy ktoś nam jest w stanie wytłumaczyć tę kwestię? Pan radca prawny może? Nie ma pan wiedzy. Pan skarbnik? Tutaj to miejscowości było. Panie Przewodniczący, mogę tylko jedynie dodać, że w zakresie projektu budżetu na 2019 rok nie otrzymałem kosztów związanych z utrzymaniem tych dróg. Dziękuję. Drodzy państwo, jest więcej zapytania niż odpowiedzi na nie. A czy jakieś działki, przepraszam, są? Wykazane, to do tych proszę pana, panie Leszku, jest działka, o której wspominałem, czyli droga powiatowa remontowana na nikogo nie ponicę. Powiatowa. Powiatowa.
Panie Wando, może właśnie, bo Pani jest z komisji tej infrastruktury, która opiniowała ten projekt. Czy Pani ma jakąś większą wiedzę właśnie na ten temat, dlaczego chcemy przejąć te drogi? Czy znamy koszty ich utrzymania i... Proszę pomóc ten problem. Pani Olu, proszę, Pani Olu, proszę pomóc na Pani Wando. Była droga gminna, ale zła śródowa. Teraz jest wyremontowana też dodatkowo z funduszy powiatowych. I to jest teraz jako przekształcenie na drogę gminną. Ale no to nie wiem dlaczego tak się stało. Ta droga nie była gminną drogą. Była. Tak, tak. Pierwsza uchwała dotyczy tylko jednej drogi. Drogi konikowej i Mielnice, która jest usytuowana na kilku działkach. Ale to jest jedna droga konikowa i Mielnice do Szymonu. Tak. Ona jest powiatowa. Ona jest powiatowa, ale... Proszę Państwa, proszę tak, uporządkujmy rozmowę, nie przekrzykujmy się. Kto chce zabrać głos, poproszę. Pani Olo. Ja także się odniosę do pytania pana Maleszka z Orzysza. Kto się utrzymał od drogi? Ta droga jest wyremontowana. Nie jeszcze? Jeszcze nie. No, no zaraz to, bo też dużo pieniędzy na to, jak się teraz przejmiemy, czyli odśniegamy, później cały obsługa tych dróg, tak? Do tego, do nas dojdzie. Później kolejne naprawy. Tak, tu ja przekazuję głos tego, że panie samostat była propozycja, żeby po wyremontowaniu tej drogi przejęła gmina ją, bo to jest łącząca dwie miejscowości na terenie gminy. Ale to od państwa zależy, czy ale to jest droga łącząca drogę wojewódzką z drogą powiatową. Oczywiście. Nie łącząca, więc tak będzie, że tak pani ma. Proszę państwa, była uchwała, którą podjęliśmy, gdzie wyraziliśmy zgodę na to, że przejmujemy po wyremontowaniu drogi, która jest powiatowa, po wyremontowaniu. Dajemy na to też... Ale przepraszam, kiedy taka uchwała była robiona? No, że przejmiemy tę drogę? Drodzy Państwo, panowie radni, panie. Drodzy Państwo, ja proponuję 5 minut przerwy, aby pan radca sprawdził, albo może w tej chwili proszę zewnątrz w systemie, bo jeżeli podejmowaliśmy taką uchwałę, no to na VIP-ie naszej gminy powinna ta uchwała być umieszczona, więc ja bym mógł prosić o znalezienie tej uchwały dotyczącej dofinansowania remontu tej drogi powiatowej. Ty masz to z 8, ja mam to z 16. Dobrze, drodzy Państwo, 5 minut przerwy. Drodzy Państwo, składam wniosek o, aby te dwie uchwały, numer 319 i 320, wyrzucić z porządku obrad dzisiejszej sesji i do wyjaśnienia, do kompletnego wyjaśnienia wraz z tymi porozumieniami, które były w maju, tak, podpisywane, żebyśmy mieli całą wiedzę dotyczącą tego i dotyczącą też tego, co pan skarbnik wspomniał, czy na 2019 w budżecie będziemy mieli kwotę. Przepraszam, pan skarbnik chce rozmawiać. Przepraszam, panie przewodniczący, ja tylko powiedziałem, że nie dostałem jeszcze materiałów budżetowych określających koszty, także tak. Może są, jest co. Tak, nie znamy koszty, nie dostałem bardzo. Nie znamy koszty utrzymania tych dróg i tak dalej. Dobrze, wniosek formalny dotyczący tych dwóch uchwał. Kto jest za tym, aby te dwie uchwały zostały z dzisiejszego porządku obrad zdjęte? Dziewięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Okej. Okay. Stosunki głosów 9 za, 4 wstrzymujące. Uchwała numer 54 przez 319 oraz 54 przez 320 zostają zdjęte z dzisiejszego porządku obrad. W związku z tym kolejne trzy uchwały
będą nominacyjnie przesunięte w komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały nr 54/321/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w trybie uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego w gminie Zwierzchnia. Przepraszam, zamieszczałem się. 319 oczywiście. 319, proszę zapisać numer tej uchwały. Uchwała 319. Dobrze, drodzy Państwo. Jeszcze mamy trzy uchwały. Spróbujmy jakoś dotrwać do końca. Mamy opinię komisji dotyczącą. Dziękuję bardzo. To jest kwestia jeszcze z 2000 roku, z tego co czytałem w uzasadnieniu, gdzie zamienione były, można powiedzieć, studia właśnie kierunki zagospodarowania i tam, gdzie była mieszkaniówka, to jest przedsiębiorstwo, tak, i odwrotnie, tam gdzie chato jest mieszkaniówka. Więc aby uporządkować tę kwestię, przystępujemy do procedowania właśnie tej uchwały. Czy ktoś ma jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania, do czytania i głosowania. Uchwała nr 54/319/18 z gminy Śpieszko dnia 28 września 2018 roku. W sprawie przystąpienia rozporządzenia zmiany w studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego w gminie Śpieszko. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Pani Pan Prawnik, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Drodzy Państwo, uchwała nr 54/319/18 w sprawie przystąpienia rozporządzenia zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego w gminie Śpieszko została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Przedostatnia uchwała nr 54/320 w sprawie zmiany statutu gminy Śpieszno. Nie ostatni. To jest ostatni. Ja powiedziałem przedostatni, Pani Mama. Także jeszcze chwileczkę. Tak. Tu może przekażę głos przewodniczącemu komisji komisji statutowej, Panu Szatpiewicz. Jeśli chodzi o uchwalenie nowego statutu, obliguje nas tutaj organ wyższy do zmiany statutu. Tak jak już wspomniałem wcześniej, ten nasz statut jest w zasadzie prawie podobny do tego, czego oczekują od nas, że tak powiem, urzędy wyższe i ustawodawca. Jest kilka drobnych zmian, które razem z prawnikiem wychwyciliśmy i wprowadziliśmy w formie właśnie odnośników do punktów, do paragrafów. W zasadzie dwie rzeczy są takie istotne, które chciałbym wspomnieć i które oprócz tych oczywistych wynikających z ustawy nakazujących nam wprowadzenie tych zmian, to są dwie możliwe. To znaczy komisja oczywiście wypowiedziała się, tak jak wniosek, jak Państwo widzicie, natomiast ja chciałbym jeszcze o tym wspomnieć, bo jako gmina mamy możliwość tworzenia funduszu obywatelskiego. Tak? Mamy fundusz sołecki, ale też możemy utworzyć fundusz obywatelski, budżet obywatelski, czyli część z budżetu gminy, procent może być dysponowany przez jakby społeczność lokalną, czy tam społeczność gminną na cele według mieszkańców oczywiście najistotniejsze. No i jakby nie skorzystaliśmy z tego, nie wprowadzamy tego punktu do naszego statutu. To jest jedna taka jakby istotna rzecz i druga istotna rzecz, którą ja mocno wnioskowałem i którą i tak jest wprowadzona inaczej niż chciałem. Gmina nie posiada flagi, herbu i pieczęci. W związku z tym pisanie na początku statutu, że takie rzeczy posiadamy, uważam, że jest niezgodne z prawem i rzeczywistością. I proponowałem ten punkt usunąć, ale po rozmowach doszliśmy do wniosku, że piszemy, że może posiadać. Jak będzie posiadać, to ten punkt jakby nikomu nie
nie przeszkadza, nie bawi, tak? Także to są takie dwie kwestie, na które chciałem tutaj przedyskutować i to są tylko powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu. Panie Panie. No właśnie pan przewodniczący komisji wyprzedził moje pytanie, które chciałem skierować do uchwały nr 278 26 kwietnia, która mówi, że przedmiotem działania komisji statutowej będzie przeprowadzenie analizy obowiązującego statutu gminy w celu dostosowania do nowej ustawy o samorządzie gminnym. Więc nie wiem, dlaczego akurat ten zapis w punkcie pierwszym tej proponowanej zmiany, czyli w paragrafie 3.1 wyrażenie gmina posiada, zapisuje się wyrażenie gmina może posiadać. Wcześniej na sesjach były tutaj starcia, bo był przygotowany projekt uchwały odnośnie herbu. Jeden się podobał, drugi się nie podobał, w końcu nie podjęliśmy jednomyślnie decyzji o wprowadzeniu do tego herbu. Natomiast w dyskusji odniosłem wrażenie, że chcemy, aby był herb, aby gmina, która jest jedyną gminą w powiecie i nie posiada herbu, w końcu ten swój herb miał. Idąc moim dowodem dalej, proszę Państwa, nie rozumiem, dlaczego akurat przyjęto takie rozwiązanie, że gmina może posiadać, jak z aktu wyższego rzędu, czyli z ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 18, punkt 13 mówi wyraźnie, że podejmowanie uchwał w sprawach herbu gmin, to jest uprawnienie tylko i wyłącznie Rady Gminy. Dlatego należy wnioskować, że ten zapis, który istnieje w tym statucie obowiązującym, powinien pozostać w formie pierwotnej, albowiem on doprecyzowuje zapis z ustawy o samorządzie gminy, bo mówi w ten sposób. Gmina posiada herb w prawie większości gminy. Herb gminy jest znakiem prawnym chronionym, a zgodę na wykorzystanie i używanie wizerunku wyraża w ruch. Punkt drugi. Wzór herbu flagi i pieczęci określa odrębna uchwała. Więc ja nie widzę tutaj żadnej sprzeczności z aktem wyższego rzędu, aby taki zapis, który obowiązuje nadal w tym statucie, pozostał. Dlatego też składam wniosek formalny, aby w proponowanym projekcie zmian do statutu punkt pierwszy został wykreślony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosek formalny, który należy przegłosować. Kto jest za? Najpierw musimy przegłosować wniosek formalny i wtedy będziemy dyskutować dalej. Drodzy Państwo, kto jest za przyjęciem wniosku, aby wykreślić punkt pierwszy z paragrafu pierwszego? Pięć głosów. Kto jest przeciwny temu? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 5 głosami za, 3 głosami przeciw. 5 głosami wstrzymującymi się. Wykreślamy punkt pierwszy z paragrafu pierwszego. Więc zapis pozostaje bez zmian, tak jak pierwotnie jest w statucie. Dziękuję panu przewodniczący. Nadal uważam, że uchwalam coś, co mija się z prawem, tak? To z mojej inicjatywy poprosiłem o zapisanie właśnie w ten sposób, bo nie mamy ani herbu, ani flagi, ani pieczęci. Więc trudno w konstytucji naszej gminy pisać coś, co jest oczywistą nieprawdą. Ale pan Boga. Idąc z tym tobie rozumowania, to wtedy, jeżeli przyjmiemy ten herb, to w statucie z kolei będzie figurował zapis, że gmina może posiadać herb, podczas gdy my już go uchwalimy, będziemy mieli. To jest kolei też zapis w sprzeczności ze stanem faktycznym. Wtedy możemy zmienić zapis w statucie. No właśnie, to jest po to, żeby tego nie zmieniać. Ja nie wiem, tylko to jest szale, bo to jest bardzo mała i istotna zmiana. Więc no, ale mówiąc o tym, że rzeczywiście tego nie mamy, powołujące się pan wspomniał o tym kolejnym punkcie, który mówi, że herb i tak dalej jest ustanowiony uchwałą, tak,
ogromną uchwałą, której uchwały nie ma, czyli odnosimy się do czegoś, czego nie ma. Ale myślę, że w tej chwili to już dyskusja akademicka, ponieważ odrzuciliśmy jakby w tym wniosku formalnym ten zapis, więc ten zapis pozostaje, przechodzimy do kolejnych dyskusji. Ja jeszcze wobec tego, bo będę uparty w tym akurat, bo dla mnie jest to, w sensie po tym podpisać, że pracowałem nad tym zapisem, a w tej formie on według mnie jest. Rozumiem, nie ale... Chciałbym złożyć wniosek formalny o usunięcie całkowicie punktu 3.11, paragrafu 3.11, tak? Do przegłosowania. Paragraf 3.1. Ale tego obowiązuje tego? Tak. A jest to w projekcie w tej uchwale? Nie. Jest zmiana tego. Ale jest w projekcie? No to zapiszemy punkt. Nie. Ale możemy pytanie zadać, nie pan, żeby to macie do zostania tylko ustawy drugi, tak? Z uchwały pani dzisiaj opisała jedną uchwałę, czy będzie zmian tej uchwały, sprawy i dzieci. Ja się zgadzam, że kreowanie niezgodnego stanu faktycznego, stanu prawnego nie jest właściwym krokiem. Zasadowe legislacje, które się nam wymagały, to faktycznie postanowienie może, to znaczy, że Rada Gminy może uchwalić zarówno herb, pieczęć, jakiś czas nie zmienić, zmodyfikować, albo odstąpić od posiadania takiego obowiązku. Stąd to postanowienie może, wydaje mi się, trafne. Ja odczytałem tą uchwałę, która została powołana i natomiast w uchwale o samorządzie gminnym nie ma zmiany dotyczącej tego zapisu, o którym ja odczytałem, czyli ten paragraf 18, punkt 13. Tak, on pozostaje w tej samej treści. Więc komisja się w ogóle nie powinna zajmować. To powinna się zajmować tymi zmianami w statucie, które należy dostosować do zmieniających się zapisów samorządu gminy. Nie zgadzam się z tym zdaniem. Nie zgadzam się, bo procedujemy jakby zmiany statutu i to, co ustawodawca nam narzucił, co mam zrobić, to jest jedno. A co jeszcze możemy przy tej okazji zmienić, to jest drugie. Przepraszam, no to jest, pracujemy nad statutem, więc możemy go w tej chwili na nowo moglibyśmy go napisać. Tak. Dlatego myślę, że możemy każdy paragraf również poza intencją ustawodawcy zmienić. Tak jest moje zdanie. A może jeszcze. Wobec tego przegłosujmy jako Rada, no może nie cała, ale przynajmniej przyznaczna część. No i tak wyjdzie, tak wyjdzie, się z tym pogodzę, to jest wniosek. Ale co mamy przegłosować? Jaki pan wniosek formalny składa? Usunięcie z programu, proponowanego statutu paragrafu trzeciego w całości. Rozumiem, że... Paragraf trzeci, ja zacytuję, tak? Paragraf trzeci mówi po punkcie pierwszym. Gmina posiada herb, flagę i pieczęć gminy. Herb gminy jest znakiem prawnie chronionym, a zgoda na korzystanie i używanie wizerunku wyraża wójt. Punkt po punkt drugi, wzór herbu, flagi, pieczęć określa odrębna uchwała. Usuwamy tę całość. No ale czy ja Ja myślę,
wojewoda ma to ukryty. Może się ktoś z tym nie zgadza, ma prawo przygotować swój projekt na następną sesję i nowy projekt w takim brzmieniu będzie procedowany. Drodzy Państwo, mamy, można powiedzieć, też musimy się z tym wszystkim też mamy jeszcze czas na to, żeby uchwalić ten statut? Mamy. Czy możemy do 6 września? Musimy, znaczy, nas, statut ma być tekstem jednolitym, tak? Czyli po wprowadzeniu tych zmian będzie przygotowana nowa forma statutu i na ostatniej sesji uchwalimy do tej wersji już zmienionej. Ale panie ja nie mam zastrzeżeń do pozostałej treści projektu. My należymy w formie głosowania ją przyjąć. Ten punkt sporny może stać się projektem kolejnej uchwały, to zostanie przygotowana na następną sesję i rada ją podejmie albo nie podejmie. Dokładnie o tym mówię. Dokładnie w ten sam sposób na następnej sesji nowej kadencji można wprowadzić sobie ten punkt. I będzie on faktem, jeżeli będziemy mieli taki deputat. Ale, ale nie, w tym projekcie to przyjęcie zostało zakończone. No, to zostało zakończone. Radni podnieśli rękę, aby zostało to głosowanie. Nie musi nowa rada, ta sama rada na następnej sesji. Może ten sam jeden punkt tylko. Było przez 3 lata, może być jeszcze przez 3 miesiące. Dziękuję bardzo. 12.30 pani Urszula Górka przeszła na radę. Wróciła. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dobrze jeszcze tylko. Dobrze, panie pytanie. Pozostałe części projektu, właśnie uchwały, na którą będziemy głosować na dotyczone zmian statutowych, to musimy jeszcze pamiętać, że musimy przyjąć to w pilnym trybie te ustawy techniczne, bo funkcje komisji rewizyjnej zostały rozdzielone, została powołana nowa komisja ustawy wniosków i petycji, która nie ma jak gdyby wymocowania w formie uchwały. I to, żebyśmy na następną sesję zrobili, żeby nowa rada jak przyjdzie i przyjdzie do wyboru, żebyśmy mieli to dokumenty przygotowane. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi poza tymi, które zostały wyartykułowane do tej pory? Dziękuję bardzo. W związku z tym poprawka w tym projekcie uchwały polegała na tym, że wykreśliliśmy punkt pierwszy w paragrafie pierwszym. Wszystkie pozostałe punkty zostaną przesunięte o jeden do góry, drodzy Państwo, więc pozwolicie, że nie przeczytamy całego projektu uchwały po poprawkach, tylko ta kosmetyczna zmiana jest zrozumiała dla wszystkich, tak? W związku z tym odczytujemy tekst, tytuł uchwały i głosujemy. Uchwała numer 54/320/18 Rady Gminy Świerszyna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Świerszyna. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Pani, Pan Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała numer 54/300 Przepraszam. Kto wstrzymał się? Kto był przeciw? Przepraszam. Drodzy Państwo, uchwała 54/320/18 Tak, w sprawie zmiany statutu gminy Świerszyna została przyjęta 13 głosami za, jednym głosem wstrzymującym się. Teraz, drodzy Państwo, ostatnia dzisiejsza uchwała, która dzisiaj została wniesiona pod obrady. Uchwała numer 321 będziemy mieli. Drodzy Państwo, ta numeracja nam gdzieś płynie troszkę. 54/321/18 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świerszyna. Jeśli chodzi o sam dokument, otrzymaliśmy go załącznik w czerwcu na swoje skrzynki pocztowe, więc myślę, że zapoznaliśmy się z dokumentem. Wyjaśnienia pani wójt na początku sesji nam przekazała, jeśli chodzi o tę uchwałę. Więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania, pan Bogdan. Kanal
realizacyjne projektu regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, rady gminy po dokonaniu analizy przekazują do zaopiniowania organowi. No tutaj jeszcze terminy nam uciekły, dwumiesięczne, trzeba się uderzyć w pierś. No więc nie zwalać winy na kogoś. No. Po prostu gdzieś tam coś nie zaczepiło, mówiąc kolokwialnie, mogło gdzieś to uciec. Co prawda radni mieli te dokumenty, mogli się z tym zapoznać, ale obie tych dokumentów były niewłaściwe. No, tylko tyle. Dziękuję bardzo. Nie będziemy już tutaj opinii pana radcy oczekiwali, więc przejdźmy dalej po prostu. Nie będziemy się przerzucać winą, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przegłosować to dzisiaj i przekazać dalej do dalszego toku tę uchwałę. Także drodzy Państwo, przeczytam projekt i głosujemy. Uchwała nr 54, łamane przez 321, łamane przez 18 Rady Gminy Świerszcza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu do dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świerszcza. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Panie Panu Radny, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. W takim razie uchwała nr 54 przez 321 przez 18 Rady Gminy Świerszyna z dnia 27 września w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świerszyna została przyjęta jednogłośnie. Ogłaszam 10 minut przerwy. Jesteśmy obecni. Drodzy Państwo, kończymy prawie dzisiejszą sesję, 54. możliwą ze sesji Rady Gminy Świerszyna. Można powiedzieć, przedostatnim w tej kadencji, to czas się jeszcze pokaże. Natomiast tak, jesteśmy w punkcie 14. Zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. Proszę o zabranie głos. Kto chciałby zabrać głos? Pan Leszek Lewkowicz. Tak jak świeci się, panie przewodniczący, szanowni radni. W 2016 roku, jako sołtys Rada Sołecka i mieszkańcy, złożyliśmy wniosek o budowę świetlicy w Szczekęcinie. Jest taka potrzeba, ta, którą mamy, zrobiona z podłogi, nie spełnia naszych oczekiwań i chciałbym się dowiedzieć, bo te wnioski były złożone na ręce pani wójt Niuzebrania Sołeckiego i na ręce pana przewodniczącego Bogdana, gdzie te wnioski umarły, bo nie słyszę w żadnym projekcie budżetu, żeby był ujęty taki wniosek. Chciałbym mieć to odpowiedź, żeby podzielić się z mieszkańcami, czy to będzie kiedyś budowane, czy nie będzie. Dużo później było sprawa świetlicy w Zegrzu, w Gierzkowie, natomiast tutaj wniosek nie trzeba. Dziękuję bardzo. Te pytania będziemy zapisywać, przekazywać odpowiednim osobom i liczymy na pisemne odpowiedzi na pytania radnych i sołtysów. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Jadwiga Waśko. Proszę przybliżyć ten mikrofon do siebie, będzie bardziej Pani się wyraźnie. Chyba będzie słychać. Na 2018 rok, czyli na bieżący rok, w Funduszu Sołeckim zaplanowaliśmy kwotę 20 tysięcy złotych na remont kuchni w świetlicy w Dunowie. Świetlica w Dunowie była nieczynna do 12 czerwca bieżącego roku, od 12 czerwca jest czynna. Ja się chciałam dowiedzieć, kiedy ten remont, czy ktoś wie coś na temat remontu, kiedy on będzie przeprowadzony, w jakim czasie. Bo na trzeci kwartał zaplanowane było podpisanie umowy. Ja nie doczytałam. Może ktoś potrafi udzielić mi dzisiaj informacji? Dziękuję bardzo. Pytanie zostało zapisane. Odpowiedź została nieudzielona prawdopodobnie pisemnie. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący. Czy ja mam kilka spraw takich, które się nastawiają? Od pierwszej zacznijmy. Tylko tak naprawdę rzeczywiście nie ma kogo pytać. Znaczy trochę ubolewam tak na marginesie, bo sesja jest raz w miesiącu i wydaje mi się, że jest to dość ważne wydarzenie w życiu gminy. No dostaliśmy teraz trochę samopas. Nie wspomnę o tym, że pracownicy merytoryczni też myślę, że powinni być zapraszani na spotkanie.
Pierwsza sprawa, chodzi mi o wygranty, o przegląd wygrantów na terenie gminy. Zatem mieliśmy pożar na terenie miejscowości. Okazuje się, że najbliższy wygrant nie działa, następny też jest problemem. Trzeba by się tym zająć i sprawdzić, powołać komisję, kogoś ze straży, żeby to uporządkować, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pozorom, tak? Także to jest taki pierwszy punkt. Druga sprawa to wraca bumerangiem problem, może w tym roku mniej, bo jest mniej opadów, ale odprowadzenie wód opadowych z terenu gminy Świerszyna. Po budowie drogi wojewódzkiej w remoncie dołożono chodników, poszerzono oczywiście ulicę, dołożono pustów i cała ta woda spływa starą poniemiecką deszczówką, która tam, gdzie jest zakopana, po prostu się zapala. My wiemy, że mamy spółkę wodną i tak dalej, ale myślę, że tutaj trzeba jakieś wsparcia z gminy i przede wszystkim finansowego i też przyjrzenia się tej sprawie na poważnie, bo jak wrócą opady, a ponad pozaliwaną się, to będziemy też tutaj szli w Głowca, tak? Mimo tego, że mamy fajne drogę. To jest taka druga sprawa. I trzecia sprawa, na sesji czerwcowej pani przewodnicząca Rady Rozwoju Infrastruktury, pani Wanda, wspomniała o wysypiskach śmieci. Między innymi o jednym zlokalizowanym w centrum wsi w Świerszynie, gdzie są odpady po byłym zakładzie. I moje pytanie jest, czy w tej sprawie coś się dzieje, bo jest to następne zagrożenie jakby dla mieszkańców. Jest to potężna hałda plastiku, który właśnie przy tym pożarze ostatnim mógł się zająć i byłby kolejny wielki problem, tak? Środek wsi, bez pańskie śmieci i żadnej reakcji, tak? Poza tym, że wspomniano, cisza. Dziękuję bardzo. Takie trzy krótkie. Oczywiście oczekuję na odpowiedź pisemnie. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie tylko odnieść się, bo tutaj może tak niechcący, bo słyszałem, że to przewodniczący rady powinien zapraszać pracowników merytorycznych. Na początku, kiedy zostałem przewodniczącym, takie zaproszenia przystosowałem do pracowników merytorycznych. Niestety dostałem taką, może być, odpowiedź, że jestem właśnie, to nie jest moja, przepraszam, zgubiłem to, nie jest moja kompetencja zapraszanie pracowników merytorycznych. Dlatego od następnej sesji nie było zaproszeń dla pracowników merytorycznych, dla kierowników jednostek, to tylko kwestia tego wyjaśnienia. A ja od razu teraz, jeżeli już jestem przy mikrofonie, to chciałbym wspomnieć o Eternicie. Eternicie, który w zasadzie w dwóch takich miejscach, można powiedzieć, jest państwo, no po prostu leży. Jedno miejsce to jest miejscowość Czapę, gdzie on w drodze leży na palecie złożony, opartykowany, w ogóle nie, no leży i pyży sobie. To jest jedno miejsce, a drugie miejscowość Sieranie. Czy to jest kwestia, którą gmina może rozwiązać w jakiś sposób i ewentualnie w jaki sposób? To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia naszych zapytań. Wnioski i oświadczenia radnych. Nie wiem, czy one są czytane, są przekazywane do odpowiednich osób. Ja w czerwcu, przepraszam, bo to jest protokół z czerwca, jest moja wypowiedź dotycząca tego, że na poprzedniej sesji, czyli sesji majowej, złożyłem ustne zapytanie z prośbą o przygotowanie zestawienia, ile osobom złożono za głosiny arty i czy zostały one spłacone. Do dnia dzisiejszego, czyli do czerwca tego dnia otrzymałem. Minęły kolejne 3 miesiące, informacji nie otrzymałem. Nie komentuję tego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zadać głos? Pani Wanda Jędrzejczyk. Proszę Państwa, jak wiecie Państwo, droga... Proszę przybliżyć mikrofon i włączyć. Jak Państwo wiecie, droga wojewódzka została naprawiona do Zajrza. Proszę Państwa, mieszkańcy zadawają pytaniami, co dalej z remontem od strony Zajrza do Rosnowa.
umknęła ta droga, miała być robiona, taka była informacja, niestety do Zegrza jest tylko doprowadzona. Chciałabym wiedzieć, co odpowiadać mieszkańcom, co jest dalej planowane w tą drogą. Dziękuję. Wiemy o tym, że to jest droga wojewódzka, ale myślę, że pani burmistrz czasem wspomni o tym wiedzieć. Pan Waldek potem jest? No nie, to można samą sobie przyłączyć. Tak? Dobrze, proszę pan. Powiem tak, no akurat w momencie, kiedy kończyli tą drogę w Zegrzu, zadałem pytanie panu, który akurat tam nadzorował tę drogę. Więc co słyszałem odpowiedzi, że skończyły się już pieniądze na tą drogę w tym roku. I tyle wiem. Znaczy, jeżeli mogę, to pani przepraszam, pani Sławek. W sumie dwa miejsca są takie praktyczne, nieprzejezdne w tej chwili, gdzie ludzie dojeżdżają do pracy. To jest koło klubu, to jest odcinek i po naszej średnicy u Rozwęczu. Po prostu oczekiwania są takie mieszkańców, żeby chociaż tą drogę po prostu w tym roku, że tak powiem, będziemy wołać. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeszcze raz Pan Leszek? Ale wniosek kolejny? Tak. Dobrze, proszę. Jeśli mogę, zapisałbym do... Ktoś Pan zabrał głos, ale nie ja. Okej. Okay. Do Pana Skarbnika mam takie pytanie. Od pewnego czasu domagam się kamery na skrzyżowaniu w Przekwiecinie. Po raz kolejny są wybite szyby na przystanku i to nie tylko w Przekwiecinie, po całej drodze. Chciałbym zapytać, czy środki z budżetu sołeckiego muszą być przeznaczone w całości, czy mogą być dodawane od gminy? Bo pytają mnie, dlaczego nie dalej można było 11 kamer założyć? Przepraszam, to Pan Skarbnik. Już chciałem odpowiadać. 11 kamer założyć, a w Przekwiecinie od 2 lat nie można jednej założyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Skarbnik, odpowiadam. Nie ma w ustawie funduszy sołeckim obostrzeń, w ustawie o... Panie Złotysie, odpowiedź za Pana jest. O finansach publicznych, narzuconych rozwiązań, ile procent należy przeznaczyć na takie zadanie. W ustawie o Funduszu Sołeckim są trzy podstawowe elementy, które muszą te zadania w Funduszu Sołeckim być spełniać. Czyli musi to zadanie spełniać, znaczy musi być zgodny ze strategią gminy, musi spełniać zapotrzebowanie mieszkańców, służyć społeczności. Rozumiem, że taka kamera służy społeczności, ale raczej chyba też służy ochronie majątku gminnego, więc służy nam wszystkim. I jak najbardziej może być w dowolnej kwocie ujęta w przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego, ale też może być zadaniem, może być za normalnym zakupem ujętym w bibliotekach gminnych. Czy wniosek został złożony na tą kamerę, tak? Tak. Zaplanowaliśmy w Funduszu Sołeckim 7000 złotych. Termin realizacji Funduszu Sołeckiego? Pan Skarbnik chciałby jeszcze coś wyjaśnić. Czy kamery Państwo nie macie, dlatego że wniosek do mnie wpłynął w zeszłym tygodniu, dotyczy roku 2018. Jeżeli wójt przyjmie, a mamy to 7 milionów wpływu, ten wniosek, to zostanie to ujęte w planie. A to chwilę, czy to było na zebraniu sołeckim w 2017 zaplanowane na 2018? Nie. W tym roku na 2019 nie zaplanowane, bo to... A, i pytanie, było, czy może to przez być... dwa lata, no nie było takiej możliwości, żeby ktoś znalazł na to pieniądze. Rozumiem, dobrze. Odpowiedź jest, myślę, konkretna. Pan Waldemar, to jest. No nie chcę się w tej chwili chwalić, ale teraz usłyszałem, że jednak zostały zaplanowane pieniądze Funduszu Sołeckiego. Teraz jakby lekka rada, porada dla wszystkich sołtysów. Super zadaniem, tu będę bronił teraz swojej świetlicy. Super zadaniem zaplanowanym Funduszu Sołeckim jest przekazanie choćby no, drobnej kwoty jako zadanie Funduszu Sołeckiego na projekt. I powiedzmy szczerze, w danym roku
te pieniądze muszą być spożytkowane, więc jakby, no tak troszkę śmiesznie ja to używam, że zmuszam wójta do wykonania tego zadania. Czyli wójt jakby na podstawie naszego działania Funduszu Sołeckiego jest zobowiązany do doprowadzenia tego do końca. Tutaj nie będę też jakby wychwalał się, że mam jakieś tam pojęcie na temat tych kamer. I powiem szczerze, że w Szczecinie jest sytuacja naprawdę trudna, bo te 7 tysięcy prawdopodobnie to będzie mało, bo tam trzeba będzie tak, żeby objąć cały rejon tego słupa, bo podejrzewam, że chodzi o ten słup, na którym wisi lampa przy stanu. Słup nie wchodzi w rolę, ponieważ to nie jest własność gminy. Musi być dokumentacja, maszt kupiony, pozwolenie na budowę. Właśnie, właśnie tak dlatego mówię, to będzie dobrze, jeśli to powstanie, bo będzie musiał powstać to. Tak. Przy kamerze dookólnej tak zwanej, no jest ten problem, że jakby ona nie widzi. Ona nie widzi pełnych 360 stopni. I trzeba byłoby znowu z paluszkiem siedzieć gdzieś tam i tak sobie co chwilę kliknąć. A co tu robią, co tam robią. Tam byłoby najlepiej rozwiązać to, że zamontować powiedzmy w trzech kierunkach te kamery, bo w zależności od tego, gdzie będzie ten słup z tymi kamerami ewentualnie, musi monitorować przystanek jeden, drugi i drogę w stronę pałacu. To jest sytuacja taka, że to się skończy na tym, że będzie musiał pójść kabel zasilający ze złączem pomiarowym. To już jest projekt na pewno. I druga sprawa, rejestrator. Jeśli pójdziecie w temat rejestrowania to przewodem i lokalizacja jakby tego rejestratora będzie na świetlicy, to projekt przerośnie i prawdopodobnie możliwości gminy, bo to będzie kilka słupów, trzeba będzie postawić aż do samej tej świetlicy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby mieć rejestrator, jednak tak jak już rozmawiałem chyba z Markiem Brzosko, że ten rejestrator mógłby być na szatni przy boisku. I przesył mógłby się odbywać drogą, powiedzmy, radiową, czy tam w formie tej powierzchni bezprzewodowej. Z tym, że problem jest tam znowu taki, że po drodze jest drzewo i to jest chyba dom. No, na rodziku, drodzy Państwo. I tego drzewa nie wiem, czy ktoś tam zmogłoby. Myślę, że technicznie to sobie wszystko powiedzieliśmy. Dziękuję Panie Barmarze. No kwestia jest do zastanowienia, rozwiązania, rzeczywiście przedyskutowania jeszcze raz, jakie to mogą być koszty, bo też zastanawiam się, czy taki sprzęt w postaci fotopułapki, czy to nie jest rozwiązanie kompletne, żeby raz na jakiś czas umieszczać, nie. Okay. Z jednej i z drugiej strony drogi wojewódzkie jest działka gminna i pętla autobusowa jest gminna i zapętlą jest gminna. Czyli warto zasięg na stałe o kamerograf. Zasięg ten jest wspaniały. Natomiast jeszcze wrócę do słupa, co tutaj Władek mówi. Spróbujemy wystąpić do zakładu energetycznego o zezwolenie na skorzystanie z ich słupa. Wtedy ta inwestycja nie będzie troszeczkę zmniejszy swój koszt. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pani Wanda Jędrzejczyk. Proszę Państwa, do wszystkich dobrała chyba taka wiadomość, że miały być wycinane na terenie gminy topole. Zbliża się koniec roku, miała być to realizacja w tym roku. Nic w tym temacie się nie dzieje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa jeszcze. Dziękuję bardzo. Poproszę, jeżeli będą odpowiedzi na te wszystkie pytania, do wiadomości przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Punkt 14 został wyczerpany. Punkt 15, odpowiedzi na zapytanie interpelacji radnych i sołtysów. Po części został wyczerpany, po części zostanie przekazany odpowiednim osobom. Przechodzimy do punktu 16. Wnioski i oświadczenia radnych. Kto z Państwa chciałby tutaj zabrać głos?
Dziękuję bardzo. Szybciutko to przebiegło. No proszę pana, no ma pan prawo. Poświadcza pan? Tak, oświadczam, że nie zostałem zaproszony na wyrzutki gminy. Jest mi bardzo przykro. Dziękuję bardzo. Koniec oświadczenia? Tak, koniec oświadczenia. Ale wreszcie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 17. Sprawy organizacyjne. Czy ktoś z państwa chciałby tutaj w tym punkcie zabrać głos? Jeśli nie, no to wspomnijmy o tym, że za miesiąc spotykamy się na kolejnej sesji Rady Gminy. Już przepraszam, otwieram kalendarz. Drodzy państwo, 26 października. 25 to jest czwartek. 25 października zwyczajowo o godzinie 10 zapraszam tutaj na sesję Rady Gminy. Materiał znów zwyczajowo środa 17 dzień października do Biura Rady. Proszę pracownicy merytoryczni przekazać wszystkie materiały. Drodzy państwo, jest godzina 13:07. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrad 54. sesji Rady Gminy Świerszyno i serdecznie dziękuję państwu za przybycie. Do widzenia i do zobaczenia.